148 odcinek podcastu Inna Kultura to niejako kamień milowy w jego historii. Po raz pierwszy spotykamy się w pełnym składzie i nagrywamy ten odcinek, siedząc naprzeciwko siebie w studiu, a na dodatek zaprosiliśmy gościa, który opowie nam o swojej debiutanckiej powieści. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Inna Kultura, odcinku szczególnym, ponieważ kiedy teraz mówię, że jest ze mną Julia, to ona faktycznie tutaj jest. Cześć, Julio! Cześć, witaj, Janie, na żywo wreszcie. Witam cię serdecznie i jest również także tutaj, jest Michał. Cześć, Michał! Cześć, dzień dobry. Bardzo dziwnie się widzi, jak ty wypowiadasz te słowa tak na żywo, szczerze mówiąc. <grym> <grym> witaj, Janie, przy okazji. <grym> Oddycham. Oni teraz niestety mogą widzieć, jak ja reaguję na niektóre rzeczy. Dzisiaj widzimy się tak. Dzisiaj widzimy się na żywo po raz pierwszy w ogóle z Julią. Pierwszy raz się widzimy tak, Ever. No Michała poznałem kiedyś osobiście na Julinie i super, ekstra, fajnie. Bardzo się cieszę. Jesteśmy w studiu w Warszawie na ulicy Łopuszańskiej 32 w studiu Social Cube. Fajnie jest tutaj, w ogóle nie, naprawdę ekstra. I ten odcinek, poza tym, że widzimy się pierwszy raz na żywo, jest szczególny również z innego powodu, ponieważ mamy tutaj gościa. Jest z nami Tomek Kozioł. Cześć Tomku. Cześć Janku, cześć Julia, cześć Michał. Strasznie się cieszę, że mogę być tu z wami. Mam tę przyjemność, że kiedy wy widzicie się pierwszy raz, to widzicie się akurat też ze mną. Więc jestem z wami na tym ważnym milestone dla innej kultury. Gdy, Jeżeli ktoś słuchał kiedyś mojego poprzedniego podcastu, to Tomek może kojarzyć, bo Tomek pojawiał się w nim parę razy. Kim jest Tomek może warto by powiedzieć? Tomek, pozwoli, że ja cię trochę tam... Powiedzcie mi, kim jestem, to ja się dosto do dostosuję. Się. Szukasz tego od dawna, wreszcie coś powiem. W końcu poznam odpowiedź, mam nadzieję, że jest inna niż 42, więc... Kiedyś bloger... Y Głównie tematyka filmowa, komiksowa, trochę też chyba książkowa, jeśli dobrze pamiętam. Generalnie popkultura. Później zawodowo przede wszystkim księgowy, później analityk, a od teraz jest również pisarzem. Wszystko się zgadza. Tomek wydał parę miesięcy temu, pod koniec czerwca, swoją pierwszą, pierwszą powieść. My ją tutaj mamy, zobaczycie zdjęcia na naszych mediach społecznościowych. Dziewczyna, która klaszcze. Jest to horror. Porozmawiamy sobie jeszcze o tej książce, oczywiście, ale to jest pierwsza, pierwsza, powie pierwsza powieść Tomka i no, z tego, co widzę na twoich mediach społecznościowych, to tam zbierasz triumfy. Poszło zaskakująco dobrze. W ogóle się nie spodziewałem takiego ciągu zdarzeń. Nie myślałem, czy że będę miał okazję z wami siedzieć o tej książce rozmawiać, i przy okazji o tematach dookoła i książki, i zahaczyłem przy okazji oczywiście o filmy. Więc yy, cała ta historia związana z wydaniem książki kompletnie mnie zaskoczyła. I strasznie się cieszę, że to się potoczyło tak, jak się potoczyło. Książka jest horrorem, więc dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o horrorach. Książkę, na przykład, recenzowała już Julia, znajdziecie link do tej recenzji w opisie odcinka. Ja przyznam się szczerze, że nie skończyłem, ale, ale zacząłem. I tak, jestem lepszy od Michała. Good job, good job. Dzięki, że mnie tutaj tak na on the spot że ciłeś po prostu. No bo chciał szybko z siebie zdjąć, wiesz, że ja nie skończymy, ale ty nawet nie zacząłeś. Ale powiem ci, Tomek, że moja żona. I to jest właśnie horror dzisiejszego dnia po prostu. Powiem ci, że moja żona przeczytała tą książkę i bardzo jej się podobała. Nie ma jej niestety. Tutaj to prawie z nami... jakbyś ty przeczytał. Prawie jakbym ja przeczytał, tak. Jakbym jeszcze powiedział, że mój pies przeczytał, to w ogóle był Byszok. Eee, więc tak, słuchaj Tomek dzięki bardzo... tej książce psy się nauczyły czytać <laughs> to, brawo dodatkowe no zaczęły bić brawa może po tej książce na całe szczęście ja przeczytałam od deski do deski ja też ja, ja, tak, zdarzyło mi się ale tak, poza, poza pisaniem też przeczytałeś? no wypadało, wypadało, musiałem jak dostałem do, po poprawkach od, z wydawnictwa było tak zwane okno na korektę autorską które dwa, trwało dwa tygodnie, czyli Tekst spływał krwią i łzami osoby, która czytała po tym, jak napisałem, redaktorki w tym wypadku, bo jeszcze później były dwie korekty. No i było trzeba, jakby przyjąć do siebie, też trochę pokrwawić wewnętrznie po tym, co tam się przeczytało na temat tekstu, poprawić i odesłać z powrotem do wydawnictwa. I jeszcze później dwie osoby czytały, zdaje się, ponieważ była tak, jeszcze jest korekta przed wydaniem. Czyli po redakcji jest redakcja w wydawnictwie, jest moja redakcja po redakcji wydawnictwa i jeszcze dwie korekty, jeśli mi pamięć nie myli. Żeby było jak najmniej literówek, przecinków w niewłaściwych miejscach. I tak. Jak myślałem, że chciałbym napisać książkę, to właśnie sprawiłeś, że nie chcę tego robić. Ja myślę, brzmi to że... długo i boleśnie. Brzmi długo i boleśnie, a trwało jeszcze dłużej, bo teraz mówimy tylko o krótkim wycinku hmm. z tego procesu, wydaje mi się, że może lepiej o tym nie wiedzieć po prostu. Jak człowiek marzy o napisaniu książki, to lepiej ją napisać, a dopiero później się dowiedzieć, co się dzieje dalej. Ale tak z tej ciekawości, no bo książka wyszła już, była w sprzedaży od końcówki czerwca, tak? tak? od 30 czerwca. Kiedy, kiedy zacząłeś Ech, pisać? Pisać? Zastanawiam się, mam to gdzieś nawet wynotowane, nawet wiem ile znaków miesięcznie pisałem. Ale y, na przykład mam problem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to było tak dawno. Nie, no ale I tak mniej tak więcej. W mi, no... 2010? Czy... Nie, nie, nie. To, to było... Później? Wiesz co, ja chyba skończyłem pisać w 2019. Strzelam teraz, bo dwa lata czekałem na wydanie. Okay. Więc zacząłem pisać początek 2018, końcówka 2017. Strzelam, końcówka 2017. A to ja teraz zapytam, jakby jak czytałeś tę wersję, jakby, która już po tej korekcie ich, to czy coś ci zaskoczyło? W sensie, bo to był długi okres, kiedy napisałeś, jakby czy coś nowego odkryłeś, jakby miałeś takie... Miałem, miałem różne yy, przemyślenia z tym związane. Jedno mnie bardzo ucieszyło, mianowicie yy, nie chciało mi się płachać, jak to czytałem, <laughs> bo, bo obawiałem się coś takiego, że zajrze i się, co ja zrobiłem, no, co ja... <laughs> I też było o tyle łatwiej, że jako że już wiedziałem, że książka będzie wydana, to znaczy, że ktoś z zewnątrz powiedział, że jest spokój. To całkiem długa lista ludzi musiała tak I nie naprawdę. Nie była to moja żona. I nie była to moja żona, nie była to moja mama, nie był to mój pies nawet, którego nie posiadam, ale gdybym posiadał, to może pies też by tam, wiesz, wyraził słowa aprobaty. I to było miłe uczucie, że jakby nie wstydziłem się sam przed sobą, że co ja tu zrobiłem. I teraz ludzie to jeszcze zobaczą. Więc tutaj nie było takiej jakiejś emocjonalnej tragedii, bo wiadomo, do bardzo dużo uwag bo to debiut. Fascynowały mnie też niektóre rzeczy wyłapane przez redakcję. Na przykład bardzo dynamicznie się zmieniała liczba kocy, kocy, kocy z których korzystali bohaterzy w, trakcie trwania, w czasie trwania książki. I tak pomyślałem, że ja nie byłem w stanie ogarnąć tego, ile mają do dyspozycji okryć, a jakiś Martin potrafi napisać gigantyczną książkę, całą serię z zawiłą polityką, relacjami między postaciami. Nie miałem pojęcia, jak to można zrobić, jak pisałem książkę, a jak zobaczyłem, jakie redakcja wyłapała błędy, to jeszcze bardziej nie wiedziałem, jak można napisać coś naprawdę złożonego, bo nie ma co ukrywać, moja książka jest naprawdę prosta w konstrukcji. Ja muszę ci powiedzieć, że... no. Jak tak patrzę na przestrzeni lat, to trochę moich znajomych mam, którzy napisali jakąś książkę. Ja też chciałbym jakieś książkę napisać. A jednak. Nie, ogólnie bym chciał. I bardziej chciałbym właśnie pójść w stronę taką, jaką ty poszedłeś czyli napisać fikcję. Bo dużo, dużo moich znajomych, jak pisał, to pisał, wiesz, jakiś tam, nie wiem memuary, jakieś tam poradniki może bo to też takie poradniki jest. jak być znanym youtuberem <laughs> i, i w ogóle albo wiesz albo jakiś reportaż na przykład to oczywiście bardzo szanuję bo to jednak napisać fajny i ciekawy reportaż to jest, to jest sztuka ale ja zawsze chciałem że jakbym się podjął tego to chciałbym napisać właśnie jakąś ciekawą opowieść która powstała w 100% w mojej głowie ewentualnie była tylko czymś inspirowana jeszcze się za to nie zabrałem. Może kiedyś, jak będę miał trochę więcej czasu i doświadczenia. I bardzo fajnie, że w ogóle poszedłeś w taką stronę, ja to bardzo szanuję, bardzo mi się to podoba. I na tyle najlepsze czytałem, to, to czyta się to naprawdę, naprawdę dobrze. No bo lekko, ciekawie, ja nie jestem może jakimś totalnym fanem horroru, zwłaszcza w wersji pisanej. Ale, ale jest to naprawdę, naprawdę dobrze napisane, to z taką lekkością. Bardzo i, miło. Znaczy, wiesz, no ja tu nie będę cię teraz kadził, ale. Nie, kontynuuj, e, kontynuuj. kontynuuj. E, no, wiesz, no, jakby jestem zaznajomiony ze swoim stylem pisania jeszcze z czasów e, blogo, blogowania, więc jakby zawsze mi się podoba, podobało to, co ja czytam, co wychodziło spod Twoich palcy. E, I to zawsze było takie fajne, lekkie, świeże i dużo. Dużo można było się z tego dowiedzieć też, więc fajnie, że to kontynuujesz. Gratuluję, nie wiem, Julia. Chciałabyś coś powiedzieć trochę o książce? Tak, tak. No przede wszystkim tak jak Ty Jan powiedziałeś przed chwilą, że nie przypadasz za horrorem w słowie pisanym, to ja podobnie mam. I podchodzę do każdej książki na zasadzie, nie, nie przypadam za tym, może się zaskoczę, i tym razem się zaskoczyłam. Jakby ja to czytałam w relacji Kierce Wrocław, podróży na nowe horyzonty i. Aż nie wiem, kiedy, kiedy te, te godziny minęły, bo naprawdę bardzo mocno się wciągnęłam w tę książkę, i właśnie tutaj chciałabym zadać pytanie, ponieważ bardzo gdzieś mi szybko. Na pierwszy plan wyszły takie typowo gatunkowe tropy, które gdzieś tam są używane, i się zastanawiałam, czy ty, Tomku, masz jakieś teksty kultury, które cię konkretnie zainspirowały do tej książki. To do tej jest fabuły. taka głupia sprawa, bo je jeżeli byśmy trzymali się konkretnie tekstów kultury, to ja uświadomiłem sobie potem, jak już napisałem ten horror, że strasznie mało horrorów czytałem w sumie i, i się bardzo słabo orientuję w, w rynku. Mam chyba tak jak większość Polaków, czyli no King. Koniec. Jest Steven? I jest, King. Jest, jest Steven. A... a jeszcze później niektórzy dowiadują się ciekawostki, że Joe Hill to jest syn Kinga. I w sumie. E, I te, też zajmuje tam ze, 35, ze 30 miejsc na liście Top 100 horrorów w Empiku, więc Root Kingów ma gdzieś między 70 a 80 miejsc na liście Top 100 w Polsce. E, ja złapałem się na tym, że bardzo słabo się orientuję w horrorze. Czytałem faktycznie trochę książek Kinga i lubię je, ale jeżeli czymś się inspirowałem, a inspirowałem się. Na Aksa, wszystkim, co, co chłonąłem przez lata, i w życiu bym nie mówił, że nie, to jest oryginalna historia, to w ogóle nikt, ja, w ogóle o jakich tropach mówisz, to jest niemożliwe, że tam są jakieś klasyczne tropy. Nie, tam jest cała masa klas klasycznych tropów. Tak. Tylko, że w moim przypadku to wyszło z miłości Dykina. Ja po prostu zadałem sobie pytanie, jaki film chciałbym obejrzeć? że nie mogłem go nakręcić, to pomyślałem, że spróbuję go napisać. I. To w ogóle odpowiedź na to pytanie jest dosyć trudna i wielowątkowa, więc teraz na chwilkę zmienię wątek, ponieważ nie było to moje pierwsze podejście do pisania mm -hmm. powieści i wiele razy rozbijałem się o to, że właśnie chciałem swojego władcy pierścieni napisać swoją grę o tron, były wątki, jakiś złożony świat, którego sam już nie rozumiałem po kilku stronach i pomyślałem, że chyba muszę zredukować swoje plany, plany. żeby mm -hmm. faktycznie coś skończyć i nauczyć się najpierw na czymś prostszym. Więc postanowiłem też wziąć się za temat, który dla mnie nie wymaga zbyt dużo researchu, tylko jest dla mnie jakiś taki naturalny, więc mogłem pisać albo horror, ponieważ oglądam masę horrorów w kinie. Albo coś o siłowni. To były moje dwa tematy, które miałem, powiedziałbym, dostępne. Ewentualnie teraz jeszcze mogłem pisać o analizie danych i autentycznie myślę i o horrorze na siłowni. Myślę, że analiza danych dla wielu to jest właśnie horror. horror. I szczerze mówiąc, myślę o korpo horrorze gdzieś tam zahaczającym o analizę danych, więc jakby zobaczymy, jak Ale to się brzmi potoczy. mi to super, bo mi się od razu American Psycho włączył z tyłu głowy. Że I myślę, że to... gdzieś tam odrobinka plus takie kampowe horrory, jak jakiś. Był taki, jest to horror o korporacji, która wymyśliła energetyka, który przez przypadek chyba zamieniał ludzi w zombie. Nie wiem, czy oglądaliście, nie raczej nikt nie odpowiedział na to pytanie że oglądał, bo to raczej tak. brzmi super, jest tak. super, tak, Dobrze. jakby myślę, że jestem właśnie w gronie ludzi, którzy na, taką, na takie strasznie reagują. No, to musimy wygooglować tytuł później. Więc no i znowu zatoczyliśmy koło do tych moich inspiracji filmowych, więc wybrałem temat, który jest mi bliski, mojemu sercu i pomyślałem, że napiszę horror, strasznie lubię nawiedzone domy, więc okej, okay, to będzie horror o nawiedzonych domach, z czym sobie nie radziłem, jak pisałem wcześniej, no za dużo postaci, redukujemy listę postaci, no to zróbmy na wsi, no bo będzie mniej tych osób, miejsce akcji też łatwiejsze do opisania, tak się czułem i to Tropy horrorowe zaczęły napływać same. Uwielbiam obecność, uwielbiam japońskie ringi, klątwy. Pierwszego amerykańskiego ringa, uwielbiam, więc naturalnie tą potworą w książce jest oczywiście dziewczynka z długimi, ciemnymi włosami spadającymi tak. na twarz. Wiem, że to jest oklepane tak bardzo, jak tylko może być oklepane, ale równocześnie, wiecie, ja lubię w kółko chodzić na te filmy do kina. I mi to nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi, że te filmy są oklepane, więc pomyślałem, może ludzie będą chcieli mhm. przeczytać taką historię. Skoro te horrory non-stop wchodzą do kina. Też myślę, myślałem bardziej o ludziach, którzy tak jak ja chodzą w kółko na te kiepskie horrory, bo wiecie, u nas w polskim kinie jakiś kiepski horror na ogół co tydzień wchodzi. Najsłabiej co dwa. Czyli są ludzie, tak jak ja, którzy ten szrot oglądają. I pomyślałem, że może ktoś chciałby to po prostu przeczytać. Nie spodziewałem się, że to będzie tak duża grupa ludzi, Ponieważ liczba czytelników w mojej książki mi totalnie zaskakuje, ja się spodziewałem. Nadzieję, że... Spodziewałeś się mniej więcej liczby, jaką masz znajomych na Facebooku? Trochę nie? tak i nie wspominałem o tym nikomu w wydawnictwie, że takie mam szacunki, bo wtedy na pewno nikt nie byłby zainteresowany, <noise> prawda? Więc starałem się prezentować większą pewność siebie co do potencjalnej grupy odbiorców. No ale nie spodziewałem się, że to będą. Teraz mówimy w tym momencie. No a sami lubimy czytać jest. Ponad 200 ocen, mhm. więc przypuszczam, że. Przynajmniej 200 osób przeczytało. Przynajmniej 200 osób przeczytało. Mhm. Są, do, chyba dobiłem do setki ocen samego audiobooka na samej stronie mpików, co mhm. mnie w ogóle. Porażają mnie te liczby. Mhm. No to tego bym się nie spodziewał. Jakie było Twoje pytanie na początku? <laughs> Od, od tropów zaczęliśmy. Odpowiedziałeś na nie, zdecydowanie. Super, się, bo... I nawet tutaj, jak odpowiedziałeś, to gdzieś mi pojawiło się w głowie, zadzwoniło takie kolejne pytanie ponieważ wspomniałeś tutaj Kinga, który bardzo często odcina się od jakichś próbek ekranizacji ich dzieł i to jest takie... <głos> <głos> tak, jego dzieł i to jest takie dość już wzniosłe pytanie, ale zastanawiałeś się, jak to jak, jak pisałeś tę książkę, czy później jak ją czytałeś właśnie po, po, po korekcie, e, czy masz jakiegoś twórcę, który myślę, myślisz, że miałby dobre oko do A takiego tematu? Pytasz o y, polską wersję, o, wersję tak. netflixową, ale niskobudżetową, czy amerykańskie kino, bo mam wiesz. Nie będzie, że o, obie. Wiesz co, mam, mam długą listę wszystkich nazwisk w takiej wysokobudżetowej amerykańskiej wersji to w każdej roli bym widział Meryl Streep, ponieważ uważam, że każdą rolę udźwignie. Dzisiaj będziemy pewnie trochę Jamesie oglądali. No to oczywiście, no. że jakby James Van chciał, no. no to ja bym po prostu. Ja bym rzucał w niego pieniędzy, żeby, żeby, żeby tylko był zainteresowany. Mam długą listę nazwisk różnych aktorów, którzy mi się mega widzą w rolach i żartowałem z Meryl Streep, ale tak kompletnie na poważnie. Jest jedna rola do obsadzenia w mojej powieści, że jakby Helen Mirren się zgodziła, to po prostu to ja, ja płakałbym ze szczęścia, gdyby Helen Mirren się zgodziła. A w polskiej wersji Tomasz Kot jakby się zgodził, to, to bym płakał. A kto by... Do innej roli niż Helen Mirren. Nie, czego. Chociaż innej, okay. Ja jestem otwarty, jeżeli obydwoje chcieliby zagrać tę samą rolę, Mogą ja bym książkę a jeśli chodzi o takiego polskiego twórcę? Ja jestem trochę na bakier z polskimi okay. twórcami, więc bałbym się też rzucać teraz nazwiskami, ponieważ. Patryk Wega, myślę, że <laughs> ja myślę, to był horror zdecydowanie. Ja, ja mam do was pytanie, skoro zahaczamy o Patryka Wege, bo będzie Pitbull, Patryka tak. Wegi. I czy Kolejny. Jest, ale film się nazywa po prostu Pitbull. I mi się wydaje, że filmów, które się nazywają po prostu Pitbull. Czy to jest trzeci po prostu Pitbull? Może by, to tak jest by... dr... serial po drodze jeszcze, więc tak, tak, tak. Okay. Tak, więc... Nie, bo, więc tak. Skoro zahaczyliśmy, to dosłownie byłem w, wczoraj w kinie, widziałem trailer i chciałem spytać, bo nie rozumiem, więc. <laughs> Jakby wega wers jest dla mnie bardzo skomplikowany, jako osoba, która nie, nie ogląda. Ja też nie rozumiem, ale widziałem taki komentarz, że, że są osoby, które nie lubią tego porównywania Smarzowskiego do, do, do Wegi. Natomiast jakby jest coś na rzeczy, że miesiąc w miesiąc wychodzi wesele, czyli drugie wesele i kolejne. To jest też rzecz, która. Jak, jak... No tak, bo to wesele nie nazywa się wesele 2, czy A. coś takiego po prostu. Wesele i Anna Domini Wesel 5e albo wesele sierp E. Bo tam nie ma. Ele. Ja właśnie też to jest taki temat. Ja niestety słabo się orientuję w polskiej kinematografii, ponieważ gdzieś tam kiedyś mnie trochę zraziło do siebie i wiem, że teraz jest o niebo lepiej niż było kiedyś, mamy większy wybór, ale nadal po prostu jakiś PTSD pozostaje kiedyś zbyt zbyt tak agresywnie próbowałem się przekonać do polskiego kina i efekt był ostatecznie odwrotny od zamierzonego, więc po prostu wolę się o nim nie wypowiadać, ponieważ go w tym momencie nie znam. Bałbym się też rzucać nazwiskami, ponieważ bardzo mało komfortowo się z nim czuję. Poza oczywiście nazwiskiem Tomasza Kota. I, ale gdyby móc wymarzyć sobie jakiegoś reżysera, no to reżyser bogów. Łukasz Polkowski. Dziękuję bardzo. Tak. To, no, tylko to jest w ogóle nie jego temat, ale y, czasem ktoś lubi taki skok w bok, zrobić, pomyślałby sobie, a może bym sobie horror zrobił. Rozmawialiśmy niedawno o Piotrze Domalewskim, który robił filmy o emigracji zarobkowej, a potem strzelił kryminał. O... Akcji milicyjnej, także można, można, zawsze można. A pytałam też w kontekście teraz e, premiery na przykład w lesie dziś nie zaśnie nikt mhm. 2, czy tych zeszłorocznych, nawet nie zeszłorocznych, w ostatnich latach jednak jest dużo prób takich w polskim kinie, głównie dzięki pieniądzom od Netflixa, <laughs> e, zrobienia e, robienia kina faktycznie gatunkowego, kina grozy e, horrorów, slasherów przede wszystkim. Ty więc widziałeś tak... Tomek? W lesie dziś nie zaśnie nikt? Nie, nie, ciągle mam to przed sobą. Jestem coraz bliżej tej decyzji, że, że obejrzę. Tak jak mówię, mój uraz jest bardzo głęboki. Niesłuszny w wielu przypadkach. Jest, jest masa świetnych polskich filmów, bo ile razy ktoś mi stanowczo poleci, słuchaj, obejrzyj bogów. I, no i właśnie obejrzałem bogów. Nie, nieziemski sens. Po prostu na absolutnie takim światowym poziomie to się po prostu ogląda. Więc dlatego mówię, staram się unikać tej oceniania, ponieważ jestem bardzo słabo zaznajomiony. To jak będziesz miał, będziesz miał chwilę, to odpal sobie, jest na Netflixie i z, zaraz, z dnia, w którym to nagrywamy, no to tam pod koniec października właśnie wychodzi druga część też na Netflixa, to jest film Bartosza Kowalskiego i. Pamiętam, że my jak nagrywaliśmy o, o pierwszej części odcinek, to byliśmy po prostu w ciężkim szoku, jak bardzo nam się ten film podobał. Ja słyszałem bardzo dobre opinie i właśnie już ileś razy miałem podejść do seansu, mnie jest po prostu ostatnio trochę nie najlepiej z czasem na domowe seanse, łatwiej mm -hmm. mi jest paradoksalnie wyjść do kina, obejrzeć w kinie, niż e, gdzieś ten czas w domu znaleźć na seans. A chciałem iść do kina, no ale to chyba wtedy dokładnie. Chyba jak miało wejść, to zamknęli dokładnie kina. Dokładnie wtedy. Bo... Dokładnie wtedy. To miała być dokładnie premiera, i ja chciałem iść na premierę. Bo ja byłem na pokazie pracowym tego filmu i on był chyba we wtorek albo w środę. I w trakcie mojego pisania recenzji z tego filmu, oni w ciągu tego dnia ogłosili, że nie wejdzie ten film do kin, a następnego dnia zamknęli kina w ogóle. I chyba Więc... Netflix wkroczył wtedy i uratował tak, i wtedy sytuację. Netflix wkroczył i to było w ogóle tak, że miał wejść do kin, bo to Next Film robił. I to jest film jakby rzeczywiście produkcyjnie polski, Next Film jako, jako producent. I jakby oni go rzeczywiście jakby tworzyli, jakby do tego kina chcieli wpuścić w piątek 13. Właśnie... Marca w takim razie, tak, bo Marta. to 13 marca Dokładnie, mi się kojarzy... Tak. No i to było tak, że ogłosili właśnie, że nie będzie tego filmu, po czym nagle z znienacka, parę dni później się okazało, że o, wejdzie na Netflixa 20, 20 marca po tygodniu. I jakby ja miałem możliwość go w kinie i to było super doznanie i rzeczywiście mam wrażenie, że to też trochę podbiło ten efekt, bo mhm. on rzeczywiście w kinie bardzo dobrze broni, bardzo się dobrze ogląda. Ja go już potem w domu nie widziałem drugi raz, ale tak, to było super i rzeczywiście mi się wydaje, że jakby on trafił do tego kina, to by się naprawdę dobrze, dobrze sprzedał, bo tak jak Jan powiedział, no to było zaskakująco świeże, ciekawe i, i rzeczywiście Coś, coś nowego. Pamiętam, że miał tak. też świetny plakat, dobrą promocję generalnie. Mm. E, tak. Tam paru takich, jeśli dobrze pamiętam, dosyć znanych aktorów, mm. więc tak, te, tak. Ten, ta promocja taka dosyć też, powiedzmy, wiralowa wokół tego filmu tak. działała, bo no, ja dobrze wiedziałem o jego istnieniu. Mm. Chciałem iść do kina bo akurat no, w kinie tego typu filmu bym nie ominął, mhm. a jak wszedł na Netflixa, to jakoś nigdy nie było momentu po prostu, żeby po niego sięgnąć. To jest problem Netflixa właśnie, że oni jakby, jak wyrzucają te filmy, to niektóre promują tak bardzo, że jakby no wiesz i ogarniasz, mhm. a niektóre filmy po prostu za, trochę zakopują, w sensie one wpadają i jak ty się nie zorientujesz w ciągu tych dwóch dni, że on jest, to on znika i, i potem trudno go znaleźć. Tutaj I paradoksalnie częściej promują to, co niekoniecznie jest dobre, a to co jest, to, co jest naprawdę ciekawe, to po prostu gdzieś tam ginie w tym, w tym całym katalogu i algorytmie, no. Mhm. Ale to tak jak mówimy, no, jeżeli będziesz miał trochę czasu, to obejrzyj. Myślę, że premiera drugiej części jest dobrą Dobrym okazją powodem, do tego. Tak. Ja muszę sobie pierwszą część odświeżyć, bo w ogóle chcę, chcę właśnie odświeżyć sobie druga część. To z tego, co widziałem na zwiastunie, też tam trochę widać, że trochę więcej pieniędzy tam wpadło, bo mhm. ci aktorzy też jacyś już taki trochę, wiesz, poważniejsi. Znaczy, nie że wcześniej byli niepoważni, <laughs> to po prostu takie bardziej rozpo rozpoznawalne nazwiska po prostu się pojawiają. E więc... Wieniawa została, bo Wieniawa ma tam swoje Wieniawa wersje. To była właśnie ta popularna aktorka, o której nie. istnieniu wiedziałem, i wydawało mi się, że to dobrze wpływało Słuchaj, na naszą promocję. Jeśli filmu. piękną i długą reklamę apartu, to mówię <gry> Jeżdżąc przez centrum, nie dało się nie zauważyć wszystkich reklam apartów, faktycznie, więc już wiem skąd, skąd kojarzę. Tak. Podoba mi się, jak łapiemy tutaj no, ewentualnych tutaj reklamodawców. Tutaj. Mm, tak. <laughs> ja, jeżeli tego słuchacie, to wiecie. Ja nie wiem, czy wspomniałeś, jak świetnie się pisze na laptopach Lenovo przed <laughs> tym, jak zaczęliście nagrywać, czy, czy to co? teraz tak totalnie... Bo... Przy okazji. Ta, 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 ta. Wiesz co, jakby znaczy, przyja przyjaciółką firmy, w której się właśnie teraz znajdujemy, jest menadżerka na Polskę Lenovo więc zapraszamy. Znaczy, ja, ja też myślę, że Janowi nie przejdzie przez usta takie słowa jako fanboyowi Apple. Więc. Ale dlatego ja tu jestem, tylko tak. dlatego Janek mnie tu zaprosił, żeby, bo wiedział, że sam tego produkt placementu nie jest w stanie poczynić, ale, ale mi to wyjdzie dosyć naturalnie, więc jako fanboyowi Lenowo. Good job. Good job. <grym> Ej, przepraszam, bo ja liczę te do dolary, które będą do mnie spływać. <grym> ja, nie, jest, ja nie liczę tak dobrze w głowie, jak ty, więc. Wystarczy na nowy tak. długopis do twojego iPada, tak? No, no właśnie, <grym> właśnie, jak wyjdzie trójka pensila, to sobie wtedy będą. Ale to jest dobry pomysł na korpo horror, taki. Taki gość, który jest fanboyem jednej firmy, a nagle przychodzi druga Ej, ale się i nie go próbują śmiać, bo gonić. Co, bo ja od paru... To, tak, oh, to trochę robimy, ale to tak, to tak jest, że właśnie od, jak ja zmieniam jakieś prace w ciągu ostatnich lat, to zawsze było pytanie no bo wiesz co, bo możemy ci dać służbowy laptop, nie? a ja tak, ale jest na się tak to nie, to ja ze swoim będę przychodzić. Pracuję zawsze na swoich. No to jest taka zmiana horroru, jak jesteś fanboyem Apple i przychodzisz do jakiejś korporacji i tam jest wszystko na Windowsie. Jeszcze na, na jakimś starym. Jeszcze na no jakimś dodatek. starym, tak. Ale dobra, wracając trochę do, do, do tematu. Tomek, ja bym chciał jeszcze tak trochę zapytać o um, taki warsztat y, przy pisaniu, ale taki y, narzędziowy. Mhm. E, Wiemy już, że Lenovo. No okay. właśnie chciałem sobie, czy coś poza Lenovo. Ale nie, chciałem się zapytać, czy... Y, pisanie książki, tak po prostu odpalamy Worda i piszemy, czy, czy korzystałeś z jakiś z aplikacji, bo... Z jakichś ghostwriterów, tak? Nie, to chodzi to mi o to, że ja po prostu wiem, że jest na przykład dużo aplikacji, które teoretycznie mogą ci pomóc napisać książkę, nie? Bo tam sobie zaznaczasz jakieś tam rozdziały, postaci, coś tam, coś tam, ale... Są takie aplikacje, wyobrażam sobie, że jak się pisze jakieś gigantyczne epopeje władco-pierścieniowe, to może to ułatwić życie, ale pytanie, czy Tolkien miał taką aplikację, jak pisał władco-pierścieni? <laughs> Możliwe, że nie, i dał Na radę. swoim iPhone. Ie. Na swoim iPhone dokładnie. <laughs> Jak pisał w tramwaju na iPhone'ie, prawda? To, to czy miał tę aplikację? Nie wiem, czy już wtedy wyszła. I ja pisałem w Wordzie faktycznie, po prostu. I to było to też trochę wracam tutaj do wcześniejszego pytania Julii a propos generalnie pisania powieści. To był ten element ułatwiania sobie życia. Pomyślałem, że nie, nie będę teraz analizował na jakiej klawiaturze, w jakiej aplikacji, czy w jakim. Otoczeniu, jakiej muzyki powinienem wtedy słuchać, bo oczywiście jest na każdy temat. Wiecie, że można znaleźć w internecie fachowy artykuł i się zakopać właśnie w doborze klawiatury, aplikacji i, i tak dalej. Ja mógłbym napisać artykuł o tym, na którym krześle w tramwaju najlepiej usiąść, żeby mieć najlepsze warunki do pisania. Autentycznie mam to przemyśla, bo pisałem bardzo dużo w tramwaju. 70% mojej książki napisałem właśnie niedaleko tutaj, jest linia tramwaju numer 9 ponieważ jesteśmy blisko Okęcia, w tym momencie jedziemy z Pragi Południowej na Okęcie, siedziałem około 45 minut, więc wiedziałem, które miejsce, w którym modelu tramwaju jest najlepsze do pisania, ponieważ mam tam dużo przestrzeni, mogę otworzyć swojego laptopa marki Lenovo. Wiedziałeś, na którym odcinku będzie wsiadać pan za akordeonem, więc możesz tak. przestać pisać w tym Faktycznie. momencie. Faktycznie, ja myślę, że gdybym sobie to oznaczał w swoim arkusiku, gdzie notowałem, ile napisałem... To ileś tysięcy znaków napisałem słuchając pana za kordonym, bo faktycznie jest to dosyć typowe, Przejem było, teraz już rzadko się spodziewam. No, dzi dzisiaj był, był? Raz, to był? było moje pierwsze doświadczenie, jeśli chodzi o... To masz o... szczęście, tak. pewnie, że akurat i na, na linii dziewiątki akurat właśnie tak. realnie, bo Idą, pewnie tak. dziewiątką żeby tutaj dotrzeć. Tak. Wspaniała linia. Myślę, że tramwaje to jest warszawskie... Bardzo, jest. Kasa, więc ma po prostu słuchaczy długo, długo, tak, więc cały koncert może... No tak, dokładnie. Ja sam jeździłem właśnie około 450 45 minut. E, więc wracając do tego pytania, które nie było związane z tramwajami. E, ja po prostu otworzyłem laptopa i pisałem, ale no, mimo wszystko, tak jak sam wspomniałeś, miałem to doświadczenie z blogowania, pracowałem w redakcji ja łącznie pisałem, zanim usiadłem do książki, myślę, że już ponad 10 lat, więc miałem też jakieś wyrobione nawyki. Postanowiłem ich po prostu nie zmieniać. I faktycznie przeglądałem w pewnym momencie, jakie są aplikacje najlepsze do pisania powieści i w pewnym momencie powiedziałem nie, stop. Dotąd pisałem, jak miałem przez chwilę Apple, a. był taki etap, to pisałem w jakimś tam writerze, czy czymś takim, było w porządku. Na Windowsie zawsze pisałem w Wordzie, chyba że miałem jakiś okres totalnej biedy i pisałem w Open Office. Ie. Eee, że nie w notatniku, no to to wiesz. Eee, notatnik, <laughs> przyznaję, e, mógłby być notatnik, gdybym miał sprawdzenie pisowni, ponieważ każdemu się zdarzają błędy, a mi szczególnie, nawet najzwyklejsze literówki i ta możliwość, że po prostu, a, okej okay, widzę, zrobiłem błąd, mogę poprawić. To jeżeli ja miałbym coś wskazać, co mi autentycznie ułatwiało życie, to sprawdzenie pisowni jest mega przydatne. Michał, masz jakieś pytanie? Bo widziałem, że tam coś zanotowałeś. tam Gano. Yy, nie, ja, ja sobie już pomyślałem, jak się za ten film o, ty, o tej korporacji, on się nazywa Mayhem i po polsku się nazywa Korpo po prostu, ze Stevenem i Unem, jeśli dobrze kojarzę. Ale to było o której korporacji? O tej, o tej to z, z energetykiem. Z energetykiem. Tak. Okej, okay, okay, może być. Więc My, to zapisałem, bo ja widziałem chyba 3-4 filmu i jest oczywiście jakby ciekawy. I... Czemu tak? nie, 4, nie całość? No właśnie jakoś przerwałem i nie mogłem wrócić. Po energetyka okay. skoczyłeś. Tak, tak, dokładnie. I zamienił się w zombie. Na no, ogół jesteśmy zombie przed energetykami, nie? To tak, tam była trochę odwrócona logika. Co prawda, jak słyszałem korpo i zombie, to mi się trochę Resident Evil przypomniał, bo tam w sumie to jest taki no, no... motyw, nie? Korporacji. Dobra, słuchajcie, to co? Lecimy dalej. Na koniec odcinka zrobimy sobie jakiś konkursik. Będą do wygrania książki. Tomka. Potwierdzam, mam nadzieję. Że... Tak, to jest aktualne. Będę z, przy tym obstawą. Czy jest szansa na jakiś autograf w tych książkach? Yy, jako, że to nie będą chyba. A nie, będą moje książki też. Yy, to... Znaczy, no, mówimy o Twoich książkach. Ale nie, będzie, więc... wie, nie, pula nagród będzie szersza. Będą też książki innych aktor autorów. Yy, odkopię swoją listę. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego odcinka. Wszystko pamiętamy, wszystko wiemy. I, od, ale, ta, ta, znaczy postaram się dać autografy tylko w swojej powieści, faktycznie. Nie wiem, czy uda się. Postaram się. Podpisz, tak, bo każdej. każdej podpisz. Przynajmniej będę miał pewność, że do swojej też trafiłem, nie? Więc. Dobra, więc gorąco polecamy, żeby wziąć udział w tym konkursie, do którego przyjdziemy na koniec odcinka. Będziecie mogli sobie przeczytać tą książkę, dowiecie się dlaczego ta dziewczyna klaszcze i w ogóle kim jest ta dziewczyna, więc, więc polecamy. A teraz przechodzimy dalej. Czy ktoś chce przejąć pałeczkę? Kurczę, no skorzystajcie z okazji, że się widzimy. Możecie coś pogadać. Pomachać ręką. Tak. <śm> no to przez chwilę o Jamesa Vana, a ostatnio w, w kinach mieliśmy jeden jego horror, tak zwany Nowy Van. Prze i, i, ja jak idę na nowy film Vana, to po prostu wszystkim mówię, że idę na nowego Vana. I ludzie, którzy są za tym za tematem, kiwają głowami, mówią: tutaj do tobą. Czy jak jego syn zacznie reżyserować, to będzie to minivan? <laughs> Badąc. Ja tutaj, zanim zaczęliśmy nagrywać, to wybadałem troszkę sytuację i tę temperaturę na sali, jak tam właśnie wrażenia, Po polski to jest chyba wcielenie, prawda? Tak. I miałem nadzieję, że komuś się nie podobało, ponieważ generalnie wiem, że ten film się bardzo wielu osobom nie podobał. I akurat tak się złożyło, że wszyscy na sali są zadowoleni z sensu, więc nie będzie burzliwej kłótni. Badałem też, czy ktoś oglądał poza mną trailer, ponieważ dla mnie duży problem z tym filmem to jest to, jaki film dostaliśmy, a jaki film był nam sprzedawany. Był nam sprzedawany kolejny film Vana w rozumieniu, powiedzmy, nie, że kolejna obecność, bo widać, że to jest inny film, ale. Klimatyczny. Ale klima że na tak. poważnie, klimatyczny, z mhm. rozbudowaną sekcją dramatyczną. A dostaliśmy ostatecznie, jakby strony mu się wymieszały. Szedł właśnie kręcić Akłama na 2, ale miał też pod ręką scenariusz na, na Malignant, No i niestety wymieszało się. Albo stety. Albo stety, bardzo albo stety, albo stety właśnie, bardzo właśnie, stety. właśnie bardzo stety. Ja to, teraz, jak o tym właśnie myślałem, to nawet trochę żałowałem, że się tam się trochę więcej rzeczy nie pomieszało. Tak. Bo gdyby w główną bohaterkę wcielił się Jason Momoa, to uważam, że po prostu. Ach, to byłoby coś wspaniałego. Te sceny akcji i walki byłyby Te sceny super. sceny akcji, tak, ale zakładałem, że dalej jest bohaterką. Tak, I, tak. I, I jakby żeby zachować tej spójność tego, jeżeli w ogóle możemy mówić o jakiejkolwiek dozie spójności przy tym scenariuszu, to byłbym zachwycony, gdyby jakby pójść jeszcze krok dalej. Ponieważ, jeżeli w ogóle mam jakiś problem z tym filmem, to właśnie może wróćmy do tego, był nam sprzedawany tak. kolejny van. Tak. Dla mnie ewidentnie był to po prostu horror kręcony na poważnie, właśnie z tą sekcją dramatyczną. Eee, z całkiem przyzwoitym aktorstwem. Janek mi pokazuje różne rzeczy, iż wam nie zwraca na niego uwagi i mówić dalej. I to przerasta moje możliwości, więc odrobina tutaj komentarza z backstage'u. Eee, I nawet chyba główna aktorka występowała w Annabelle. Jeżeli mnie pamięć nie myli, Annabel akurat nie jest filmem Vana, ale jest z VanVers, <grym> więc. Tak przy okazji, i też bym powiedział, że występ tej właśnie głównej bohaterki był taki najbardziej na poważnie z tego wszystkiego, mhm. a z kolei otaczało ją totalne szaleństwo, poczynając od postaci jej siostry, która była kompletnie odkryta od rzeczywistości, no i kończąc oczywiście na absolutnie odjechanej parze detektywów, mhm. którzy urwali się z jakiegoś najgorszego filmu o parach detektywów z lat 80. -tych powiedział. Z czego jeden z głównych decydujących się z jakiegoś powodu kakoa. Albo Kekoa. I, i, tak. i, i, I nawet to nie mogło być przypadkowe. Bo... Tak, to Ja uważam, że tam jest tak dużo elementów, które mają cię wybić z tego rytmu, mm -hmm. tej, tej powagi, że właśnie nawet oni, właśnie nawet to nazwisko jest takie, że po prostu nie może go tak ze sobą wiedzieć. Albo imię. Albo imię. To Albo imię. Albo imię. Albo imię. Ale... Tak jest prawda, to jest rzeczywiście. E, ale tak, to jest generalnie dla mnie, to jest jakby mega świadomy film i jakby to jest coś takiego, co e, mnie mega mocno zaskoczyło. Bo tak, właśnie ten w ogóle ten początek też wygląda, jakby miał być poważny, jakby miał być rzeczywiście teraz będzie terno. Kolejny van. Tak, kolejny van, a potem dostajemy po prostu urwanie się, jakbyś Michalny Rollcaster, że w ogóle urwanie się tej kolejki z tego rollcasteru i w ogóle wylecenie w kosmos e, i rzucenie po prostu zupełnie nowych koncepcji. I dla mnie to było super, bo to widać jest bardzo dobrze przemyślane e, i on po prostu tutaj, van, bardzo dobrze korzysta z różnych stylistyk e, i jakby z różnych elementów. Jakby widać, że kocha kino i on po prostu nam no, no, miksuje wszystko ze wszystkim i to po prostu się ogląda, no po prostu no, zapiera dech w piersiach. Ja po prostu w pewnym momencie chciałem bić brawo, aż, bo to jest po prostu tak szalone, tak wspaniałe. I tak, tak przerysowane. No i ważnym, właśnie, może kontekstem jest właśnie widzieć, że tego jak ten film był sprzedawany. No ten film tak naprawdę powinien być sprzedawany, że to jest taki trochę miks takich VHS Hell, mhm. to jest taki zagubiony film na VHS-ie, który, który byśmy znaleźli właśnie gdzieś, gdzieś w, w wypożyczalni pod koniec lat 80. i po prostu puścili i zobaczyli, co to jest, bo to jest dokładnie w takiej stylistyce. To jest po prostu tego typu szaleństwo, tego typu też taka krwawa trochę zagrywka, że no, no po prostu no to jakby albo się w to wejdzie, albo w nie wejdzie. Ja zawsze rozumiem, zaczęło się od tego, że dużo ludzi jakby się nie podoba ten film. Tak i, i kompletnie to rozumiem, bo wyobraź sobie, że idziesz na Kolejnego Wana. Jesteś takim po prostu gościem, który chodzi co jakiś czas do kina, lubi sobie obejrzeć film, miał ochotę na obecność 4, więc poszedł na wcielenie. No, nawet w miarę kojarzy, że to jest ten sam reżyser, a poza tym marketingowcy na każdym kroku przypominają, no, sorry, James Wan, twórca obecności i no i tam jakby może dodali tego Akomana, to by wtedy by ludziom coś zadzwoniło, że hej, on robi, robi. różne rzeczy. Różne, tak. Ale oczywiście nikt nie mówił o Akomanie, jak, jak promował ten film. I wiem, że ludzie. Nawet jak ja mam na sali, to się wszystko zdarza, ale ludzie wychodzą z kina nadal, i, i z wcielenia wydaje mi się, że kilka osób wyszło. Trochę się nie dziwię o tyle, że właśnie tak jak mówiłeś, jakby z wana zawsze wychodził ten kinofil. W każdym z tych poprzednich filmów było widać, że to jest no, dziecko vhs ów i że on ma faktycznie dużo wspomnień związanych z oglądaniem filmów, bardzo świadomie operuje wszelkimi tropami i. Jest zakochany w tym gatunku, który cały czas gdzieś tam jest w jego filmografii obecny. No właściwie tylko w nim funkcjonuje i akłamanie. Ja <grymne> tak. A właśnie wcielenie było takim. Jak mieliśmy obecny to całe Conjuring wersji i tak dalej, to mm, one jednak są właśnie utrzymane w tej poważnej stylistyce, choć widać są przebłyski w niektórych momentach, że jakby on ma takie odjechane pomysły, jakby nie wiem, zakonnica goniąca z jakiegoś obrazu wychodząca, później. Później zepsuta kompletnie rzeczy. w filmie, który był jej tak. poświęcony. Tak, jakby widać, widać, że tam te rzeczy od zawsze były, że tam był ten odjechany umysł. Chyba nawet w promocji gdzieś był używany, że zakręcony umysł nie to Jamesa Gana <śmiennie> <śmiennie> Ale wiesz co, ale można by było. Nie ten James. Ale nawet jakby tak pomyśleć, jak ten film wyglądał ostatecznie, to tak. porównanie wcale nie jest nietrafione. Mm -hmm. Jak się oglądało, właśnie Suicide Squad 2, prawda? Tak, tak, to, to, to prawda. Przypadkowo, ale wyszło. E, ale tak, ale wyszło. Uratowane. Tak, uratowane. No właśnie to mnie zachwyciło w tym filmie, że jak, jak ja bardzo lubię obecności, to jednak brakowało mi tego. Odjechania, tego puszczenia e, pewnego, e, pewnej smyczy, która jednak była w tych poprzednich filmach obecna. No też plus tam jest to uniwersum, trzeba kontrolować, żeby te postacie mhm. były, e, jakby, w, żeby to wszystko było spójne charakterologicznie. Tutaj nie, nie istnieje w ogóle takie słowo jak spójność charakterologiczna, bo właśnie on sobie tłumaczy pewne niespójności tym, że robi odjechany film który jest posklejany z różnych rzeczy i jest wręcz jak taki narkotyczny trip w pewnym momencie, Zgadzam. to jak on się kręci po prostu to, 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 jakie rzeczy się tam dzieją pod koniec, to jest coś, czego ja oczekiwałam e, bardzo długo, a prawda jest taka, że mm, no, mieliśmy trochę tych horrorów w ostatnim czasie więcej Słabszych mam wrażenie w ostatnim roku, dużo z kategorii egzorcyzmy, kościół, księża trochę z... były zbyt mam wrażenie, na jedno kopyto, zbyt głupie, ale nieświadomie, bo właśnie ten film jest świadomie głupi, jakby van, jak decyduje się na pewne tutaj zabiegi fabularne, on ma świadomość, że Ludzie robią facepalm w kinie, co tu się właśnie zdarzyło. A w tamtych filmach tak nie jest i tutaj jest dla mnie to taka miła odmiana w tej kategorii. Tak, miał od razu się o od tej samej świadomości, bo dla mnie to też właśnie to jest jakby główny jakby element tego, że ten film sprawia tak dużą radość, bo, tak jak ty powiedziałaś, tutaj rzeczywiście jest, jest sporo złych elementów, ale widać, że one są bardzo świadomie złe i jakby bardzo jest świadomie ograne to, jak one wyglądają. I to też jakby czuć, że to nie jest przypadek, jakby w tym, jak ta historia jest prowadzona, jak te elementy na przykład zostają punktowane. Na przykład, jest dużo humoru w tym, w tym wszystkim. że Jak używamy humor, to od razu wiemy, że twórca jakby panuje nad tym, co robi, że jakby jest w stanie sam wyśmiać z tego, co pokazał. I jakby to od Razu pokazuje, że właśnie to jest świadomie złe, a nie że przypadkiem wyszło źle, tak? Więc to jest w ogóle super, że tutaj właśnie. Wan bardzo jakby umiejętnie jakby tą otoczkę tworzy i bardzo ładnie punktuje swoje pomysły, które tutaj padają. Rzeczywiście w pewnym tam jest już totalne szaleństwo i tam e, dzieją się po prostu takie rzeczy, że się nawet kosmici się pojawili, to byśmy byli niezdziwieni, e, ale on po prostu robi to w taki, taki sposób, że jakby no, no, no po prostu no, chce się to oglądać, w to się wchodzi. To jest też bardzo fajnie, tak na przykład ogrywa oczekiwania, to jest bardzo obrzydliwe momentami, ale też taki po prostu groteskowy sposób, który po prostu no, przykuwa uwagę, w sensie nie możemy oderwać wzroku o wzrok od ekranu. To jest po prostu tak zrobione, że no po prostu chce się, chce się w, tym, w tym być, chce się to chłonąć. No i na przykład też ten element właśnie na tej gry aktorskiej, właśnie tego, że główna kraterka jest bardzo poważna, to też super jakby kontrastuje jakby z tym, jak ten film jest, jest prowadzony. I na przykład też jest bardzo super, jak ci inni aktorzy też są na przykład, mam wrażenie, bardzo celowo, na przykład niektóre role są celowo zagrywane i po prostu źle zagrane, ale właśnie taki przerysowany sposób, tak. to znaczy ta, ta siostra, o której ty ona jest po prostu z zupełnie innego filmu i zupełnie ona w ogóle ona, ona robi zupełnie inną, jakby inna historię historia jej dotyczy i ona po prostu jakby wydaje się, że to jest złe i niedopasowane, ale właśnie w tym jest jakby ten klimat i w tym jest właśnie to, że ty się zastanawiasz, a dlaczego ona tak występuje, dlaczego ona tak gra i to jest turbocelowe. i mam wrażenie, że też, też yy, duża umiejętność aktorska, żeby zagrać w taki sposób, że, no, że celowo to tak wygląda. James van moim zdaniem tym filmem udowodnił, że powinien robić Riverdale. <laughs> to jest dokładnie to, czego, to, czego oczeki, oczekuje się od Riverdale, tylko w Riverdale to wychodzi przypadkiem, a w Jamesowi Iwanowi to wychodzi jakby... To jest przemyślane, tutaj myślę, rozpisane na jakiejś ścianie. Ja sobie tak zawsze wyobrażam e, robienie filmów. ile ja trzeba nagra nagrać dobrych e, filmów samodzielnie, żeby później świadomie nagrać zły, zły film. Zły, tak, 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 mhm. dokładnie. Ale też w ogóle też wielkie, wielki szacun dla wytwórni, że się zgodzili, tak? bo mogliby się eee, mogliby się odbić trochę. Tu obsługi. jestem ciekawy, czy, czy James Van stracił swój bilet wjazdu do Hollywood po tym, jak nakręcił ten film, szczerze mówiąc. W że niestety dla niego bardzo słabo się sprzedała, sprzedało wcielenie, bo. Ciekaw jestem, czy tutaj na małą horrorową skalę nie mamy takiej sytuacji trochę jak z Christopherem Nolanem. No co, Vanowi nie pozwolimy nakręcić tego, co chce, a później się ktoś opowiedział go. Ale <śmiech> czemu <śmiech> pozwoliliście w po ogóle. Ale no spokojnie no, no coś takiego? drugiego Aquamana, więc udkujesz. zarobi miliard w Chinach i, i. Plus jest też taki, że jednak y, horrory raczej trzymają się niskich budżetów, mhm. więc. Y, ta, ta strata też nie jest aż tak duża, a później może zaliczyć jakiś drugi run na VOD, więc liczymy na to, że tak będzie i że jednak James Van będzie mógł robić jakieś odważniejsze filmy niż tylko trzaskać te conjuringi cały czas. Ja myślę, że on by się doskonale sprawdził, przynajmniej jako drugi reżyser w szybkich i wściekłych jakiś, albo w spin-offie. On mógłby, tak. Bo jest, no, no, widać, że jest elastyczny no. i, i potrafi posługiwać się tymi konwencjami. Co dzięki niemu uważam, że ten Aquaman był, mm. był strawny tak naprawdę. Bo to nie był świetny film, ale był rozrywkowy i był bardzo strawny. Tak zobaczyłbym taki spin-off y, Statham, ten aktor, który gra Hanna i, i, i lecimy z Jamesem Barnesem. Tak, na to było tak, że poszliśmy z żoną właśnie na Aquamana i no ona zależała facepalma za facepalmem. A ja miałem taki facepalm, skakanie na krześle, facepalm, skakanie na krześle. Po to, to był taki film pełen, pełen niezłych sprzeczności, bo momentami on był bardzo, ale to bardzo zły, a, a momentami było coś takiego, kurde, dlaczego w Marvelu tak nie mogą, no? Aha. Dokładnie, i w sumie jak tak się pomyśli troszkę, jakby się obejrzało Aquamana najpierw i zaraz później wcielenie, to szczerze mówiąc, jak się pomyśli o niektórych ujęciach, o tym jak sceny walki są nakręcone: Scena walki Nicole Kidman z Aquamana hmm. i scena nieważne jaka w wcieleniu. <laughs> nie, 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 nie mówmy tu za dużo. Ale tak jest duże zaskoczenie, więc <laughs> warto. Ta, tak, dokładnie. To widać, że to ten sam człowiek to kręcił faktycznie. Ja się odwołam do tego, co ty powiedziałeś, No przecież James Van zrobił szybkich i wściekłych. E, I szybcy i wściekli siedem. faktycznie. Jest, e, to jest w zasadzie topka moich szybkich i wściekłych. Naprawdę? Tak, nie miałem świadomości. Więc, więc tak, więc wściekli wściekli Ale 7, potwierdziło wściekli się to, co jego... mówiliśmy, że nadawałby się idealnie. No nadał się idealnie. Dlatego no ja, to... no. ja się zdziwiłem, że tak w ogóle mówisz. To ja rzeczy. tutaj przepraszam, ale. Bo mi to w ogóle wypadło, wypadło z głowy, bo ja nie nie tam cały czas tylko jeden reżyser był od Ja myślę, że to jest taka seria, że w ogóle nie myślisz o postaci reżysera, sera. Wiesz, że jakby tak, tam tak. się pojawiają jakieś nazwiska, ale licz, kończysz Win Diesel, wiesz, czy też wszystkich Dwayne Johnson, Statham i, i to są nazwiska, na które zwraca się uwagę. No, no właśnie. właśnie W dziewiątce nie było Dwayna Johnsona i dlatego chyba ta dziewiątka była jakaś taka dziwaczna momentami. Myślę, że Dwayne Johnson by tam ten swój luz bardzo mocno tam, tam wrzucił, ale to faktycznie, Michał. Dzięki, że zwróciłeś uwagę, bo zupełnie mi to wyleciało. Ale <laughs> no, to wiemy, że mamy rację, że się tego. sprawdził. No właśnie. Sprawdzi się idealnie, ale tak, no ten spin-off jakby dostał, to proszę bardzo, tutaj droga droga wolna. Ja ciągle czekam trochę na drugą część tego spin-offu z Hobbsem i Shawem Dla mnie to była jedna z lepszych części. No kręci się, się, będzie. Kręci w sensie się. Ma... Dobrze. Miałem, bałem to się, że ten konflikt mógł wpłynąć tam Dwayna i... No nie no, właśnie on wpłynął na to, że właśnie że Dwayna nie ma w Tak, ale myślę, że na spin-off też może, wiesz, nie, właśnie... to dobrze. Dlatego dali mu spin-off, żeby już nie gadaj z Dieslem, tutaj masz Satama, bawcie się dobrze. I, no i bawili się, i dobrze. I bawili Oj, się dobrze. Bawili tak, się i, dobrze, i, I druga część jest potwierdzona, będzie, kręci się, nie wiem, nie wiem dokładniejsze kiedy, ale tak, jakby tutaj już jest potwierdzone dawno, na pewno będzie, bo to też swoje zarobiło i, i tak. ten fan rzeczywiście też był. Tak, to był czysty fan. To po prostu, tam było widać, że wszyscy się dobrze bawią. Mm -hmm. no, tak jak w dziewiątce. No, tak. I w ósemce, siódemce. Tak. Myślę, że od piątki gdzieś oni naprawdę zaczęli tak. się dobrze bawić. Jan, bo my, tak milczysz. Myśl, myślę, że będziemy mogli Tomka zaprosić do odcinka kolejnego, jak będziemy rozmawiać o kolejnej części Szyki i Wściekłych. Pewnie, będą się. pewnie na Marsie już, skoro już wylecieli w kosmos, to nie będą się nam do Księżyca ograniczać, tylko już pewnie do Marsu od razu przejdziemy. Wy chcieliście jeszcze porozmawiać o jakichś filmach horrorach. Ja przepraszam, ja tak milczę, no ale ja jestem trochę nie w temacie horrorów generalnie w ostatnim czasie i ja tylko jak, jak Jordan Peele coś wypuszcza, to ja wtedy... A Candymana widziałeś? Jeszcze razie, że... nie, jeszcze nie. Mam go, mam go na, na liście, bo nie poszedłem do kina, ale tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, jest na się amerykańskim, jest. mam Mamy tak. też zaplanowane omawianie Candymana tak, w kontekście bo... pierwszego Candymana, nie pamiętam kiedy, ale jakby jest w naszej takiej rozpisce. Kiedy, tak, kiedy chcemy omawiać. obejrzeć stare versus nowe. A ile było starych Candymanów? Trzy. Trzy. Jeśli dobrze pamiętam, to były Trzy. Oglądałem, to, to, to jest taki film, który leciał w naszym dzieciństwie. Na Polsce. To jest ta druga 30. Tak. się Candyman. Tak, i... tak. tak prawda? <laughs> Były pszczoły i w ogóle człowiek potem się bał. Tak było. Tak, tak było. było, tak. Widziałaś na archiwach YouTube jak starzy ludzie oglądają Candymana na polsacie. <grymne> kronika polska, kronika, kronika jak ludzie oglądają Candymana. Nie, ale mamy, mamy tak jak Michał mówi, będziemy, będziemy robić odcinek o tym, ja film chcę obejrzeć, bo słyszałem sporo dobrego o tym filmie. Ja się dokładam do pozytywnych opinii, zdecydowanie warto obejrzeć. Więc, więc no i właśnie w tym kontekście kon... oryginał versus remake też jest super. A ty, ja widziałeś, ja mi, ty widziałeś Candymana? Tak, ja widziałeś. A ty, Julia, oglądałaś? Nie, ja nie. Ale ja, nie, ja, ja sobie swoją opinię nie. zostawię to i na naszą odcinek. Okej, okay, okej. Okay, bo właśnie <laughs> nie mam zapytać. Taki spoiler, tak, no jakby jest dobrze. Tak, no, jest ale dobrze. też szampary, parę, ale więc jakby. Jest parę, ale Jest na dyskusję Materiał. Tak, Dokładnie tak. Ja jeszcze też nie widziałam, ale czekam bardzo tak takie. Masz jakie amerykańskiego? Oczywiście, że nie. <laughs> <laughs> ale jest CDA <idea> premium, więc. <laughs> Tak, ale jak wykorzystałem z tego, co Jan powiedział, że mieliśmy jeszcze o paru horrorach, to chcieliśmy omówić dwa filmy Davida Brucknera, czyli nowy film Night House, Dom Nocny, i, i Rytuał The Ritual, który jest dostępny na Netflixie. Nie mylić e... z Rytuałem, z Antonym Hopkinsem. Tak, dokładnie, <laughs> które są obok siebie tam na iTunesie i ładnie, ładnie na siebie patrząc. Są dwa różnorodne filmy. No i chcieliśmy właśnie ja omówić. Jeden właśnie film jest łatwo dostępny, drugi był w kinach, ale trochę już zniknął. Ale to jest ciekawe, bo to jest ciekawe nowe otwarcie. Do horroru i nowe podejście. Znaczy nowe jak nowe, ale jakby to jest to podejście, które od paru lat, jakby widzimy w kinie coraz mocniej, czyli tak naprawdę takich dramatów, które korzystają właśnie z, z kanwy horroru, żeby powiedzieć swoją historię. No i to są takie filmy, które opowiadają w zasadzie o takich ludziach, którzy muszą sobie poradzić ze stratą. I, i tak naprawdę tutaj w jednym wypadku ze stratą najbliższego przyjaciela, w drugim wypadku ze stratą męża, i to jeszcze coś jest ważne, jakby w wyniku, w wyniku samobójstwa. No, i potem, jakby, różne rzeczy się przydarzają tym bohaterom, zaczynają mieć różne wizje, i to jest bardzo, bardzo ciekawie rozbudowane w tych filmach. Ja też chciałem te filmy zostawić, jak tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy, właśnie, że to by się rytuał aż tak bardzo nie podobał jak mnie, więc chętnie porozmawiam, właśnie dlaczego, i jakby, jak ja widzę, co rytuał robi bardzo dobrze w tej kwestii budowania napięcia, i jakby, jak operowania tym, jak widz ma reagować. No i tak, jakby tutaj, to taki zalążek tutaj do tej dyskusji. To możemy zacząć od rytuału, jako że to jest wcześniejszy film. Ja mam na przykład problem odpowiedzieć na pytanie, co mi się w nie podobało, ponieważ słabo go pamiętam. To jest jeden z tych filmów, które po prostu obejrzałem, był i teraz, jak o tym myślę, bo też wcześniej rozmawialiśmy o oglądaniu w domu versus oglądanie w kinie, co jakby też jest takim ciągle tematem dosyć na czasie. To był film, to jest film w ogóle chyba produkcja Netflixa. Z, on jest kupiony przez Netflixa. O, jest kupiony mhm. przez Netflixa. Ja nie miałem go okazji obejrzeć w kinie, Nie wiem, czy on w ogóle się pojawił w polskich kinach w takim razie, czy był tylko na Netflixie. I to był film, który, wiecie, no, wchodzi horror na Netflixa, człowiek nie analizuje, odpala prasowanie, bo akurat ma tam coś do wyprasowania i włącza sobie. O, jest nowy horror, niech będzie. Gdym poszedł na ten film do kina. I się na nim skupił faktycznie i wiedział w pełni, co się w nim dzieje, jaki jest ładunek emocjonalny, to pytanie, jakbym go wtedy odebrał? Albo teraz, po tym jak mi napisałeś, że właśnie, nawet nie miałem świadomości, że to jest ten sam reżyser, mm -hmm. dopóki wcześniej o tym nie zaczęliśmy rozmawiać, to co by było, gdybym teraz go obejrzał w skupieniu i się na naprawdę przyjrzał temu, co tam się dzieje? Ponieważ jak go oglądałem przy prasowaniu czy przy jakiejś innej okazji, no to tak, bo obejrzałem, mało co pamiętam. Nie, są filmy, które potrafią się przebić przez moje prasowanie. Typu, włączam, żeby coś uprasować No, kur... ja potem przypalasz ciuchy. Nie? I później przypalam ciuchy, bo po prostu. Pamiętam, że kiedyś Brooklyn Nine-Nine zacząłem oglądać, właśnie do prasowania z żoną i przestaliśmy pras... po prostu przestałem prasować, bo, bo tak się wciągnęliśmy i tak się dobrze bawiliśmy. A potem, Tomek, od trzech godzin pracujesz jedną bluzkę. To, to mniej więcej tak to wyglądało i więc właśnie taka jest moja sytuacja z Rytuałem nie był to na tyle mocny film no ale też jak się pomyśli o Domu Nocnym z kolei to nie jest film mocny w oczywisty sposób to nie jest film wybuchowy albo aż tak przerażający albo w taki oczywisty sposób straszny żeby przykuć uwagę z nadprasowania no ale jak już oglądałem go w kinie to mogłem się skupić. Poza tym bardzo chciałem iść na ten film, ponieważ tam Rebeka Hall gra. Wydaje mi się, że gdyby Rebeka Hall grała w Rytuale, to bym w ogóle inaczej podszedł do, do oglądania filmu, ponieważ raz, że lubię Rebekę Hall, a dwa, że grała kiedyś w takim bardzo też ciekawym horrorze Szepty. Eee, z, no już mam, może mieć z 8 albo więcej lat. Warto obejrzeć. Jeśli dobrze pamiętam, to też jest klimat nawiedzonego dworku, więc to, co najbardziej lubię. No jak wiedziałem, że jest kolejny horror z Rebeką Hall, to, to tylko czekałem na premierę i przypuszczam, że byłem na premierze faktycznie i wyszedłem zachwycony. Pytanie co by było gdybym tak samo podszedł do rytuału, skupił się na nim, ale może ty nam opowiesz właśnie o tych mocnych stronach, które tak zwróciły twoją uwagę. Tak, no właśnie, moim zdaniem, oba te filmy, właśnie, to, co jakby jest najmocniejsze w nich, to jest właśnie to, że one są bardzo mocno uniwersalne, bo to jest jakby taki temat, który dotyka tak naprawdę każdego z nas, albo może dotknąć w przyszłości. To jest coś, czego się obawiamy jako ludzie, jakby jak sobie poradzimy właśnie ze, ze stratą najbliższej osoby. Więc te filmy jakby budują, jakby ustawiają tą sytuację w takim momencie, w którym jakby my wiemy, co ten bohater przeżywa, emocjonalnie, i jakby potem wszystkie te rzeczy, które się nadprzyrodzone w jakiś sposób dzieją, wiemy, że są też rodzajem manifestacji, jakby jego, jego podejścia, jego bólu i jego cierpienia. I jakby to nas też ustawia nam w takim razie, jakby, że rozumiemy, czemu te mechanizmy działają, coś tam dzieje. W Rytuale to, co mi się najbardziej podobało, to jest właśnie to, że jest właśnie po pierwsze, jakby ta historia jest dość prosta, ale to, co tam jakby robi robotę, to jest takie, dla mnie to jest takie podejście trochę jak z Blair Witch Project, że nie pokazujemy tak naprawdę go głównego złego, nie pokazujemy tego, co nas przeraża, tylko jakby sugerujemy to, co nas przeraża. I tam na przykład, jest taki, są dwa motywy, które po prostu zrobiły na nam piorunujące wrażenie. Tam jest taki motyw, że oni chodzą przez las i Bohater się obraca i widzi na drzewie takie małe rączki, które się zaczepiają na jakby o, o tą korę drzewa. I więc jest takie podejście: czy, czy mu się to przywidziało, czy on to widzi naprawdę? co to w ogóle jest i potem jest druga sekwencja, która jest też piorunująca, która jest totalnie już właśnie najbardziej w zasadzie oklepaną sekwencją w horrorach, jak może być, ale to działa prześwietnie w tym filmie. To jest moment, w którym bohaterowie, pada bardzo mocny deszcz, bohaterowie muszą gdzieś, gdzieś pójść spać, znajdują chatkę w głębi lasu, no i decydują się w takim razie, dobra, no to okej, okay, no jest chatka, to nikogo rzeczywiście tam nie ma, pójdźmy tam spać. No i bohater budzi, idą, rzeczywiście idą spać, bohater budzi się w środku nocy i nagle słyszy, że coś się dzieje na na poddaszu, na, 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 drugim piętrze. No i wchodzi na górę i widzi swojego kolegę, który jest cały nagi i, o, tutaj jakieś modły odprawia przed bardzo taką, bardzo creepy wyglądającą, kukłą, która nie ma, nie ma ani głowy, ani rąk. I jest po prostu przerażający sam wygląd tej kukły. I to to właśnie, to mi się bardzo kojarzy z tym Blair Witch Project. No, i to jest też właśnie, jeśli chodzi o budowanie napięcia. Właśnie tutaj budowane jest napięcie przez 3,4 tego filmu na tym, że my nie wiemy, co w zasadzie się dzieje, jak wygląda ten potwór, bo czujemy, że jakiś coś na nich czyha, że jest jakiś potwór. I jakby do momentu, kiedy którym nie widzimy tego potwora, nie widzimy, co, co na niego czyha, to po prostu siedzimy po prostu na brzegu siedzenia, w takim napięciu, bo jakby wyobrażamy sobie najgorsze rzeczy. No i tu jest taki paradoks dla tego filmu, bo on w pewnym momencie, mniej więcej właśnie w tych czwartych, pokazuje tego potwora. Pokazuje że go przy ognisku, więc jakby my widzimy, jak on wygląda, i wtedy w ogóle całkowicie napięcie siada totalnie schodzi I, i to jest właśnie bardzo ciekawe, dla mnie właśnie było to ciekawe, zobaczyć właśnie, jakie jest budowanie tego napięcia, jak grać z widzem, żeby on jakby dodawał nam wartość do tego filmu i dodawał swoje naj, 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 najbardziej przerażające wizje. Jakby jak ograć to, że właśnie tak jak w było, jak ograć to, żeby widz po prostu przerażał i w Paranormal Activity na przykład, tak? Jak przeraża nas to, czego nie widzimy i jakby to, co jest sugerowane, właśnie to sugerowanie jest no mega. E, natomiast tak, wracając teraz do Domu Nocnego, Tutaj ten problem jest bardzo podobny właśnie, też przy okazji dotyka tutaj tej kwestii samobójstwa, tak? tego czego, co my w ogóle wiążemy z samobójstwem i dla mnie to też jest film taki o tym, że ta główna bohaterka jakby jest niewierząca i o tym, jak ona musi sobie poradzić z tym, że, no, że tego faceta już nie ma. I nie będzie, i ona raczej już nie spotka w takim razie, skoro nie wierzy w życie po, po śmierci, to co to dla niej oznacza? I dla mnie, tutaj, ten film jest o tym, jakby jak, jak ona sobie radzi z tą żałobą, jak po, musi wyjść z tej żałoby. No i trochę tym, co jakby ją napastuje w jakiś sposób, to jest w zasadzie taka sama śmierć. I taka, taka w ogóle myśl o tym, co, co po tej śmierci będzie, więc dla mnie to są po prostu takie mega tak humanistyczne te filmy. I tak naprawdę ten gatunek horroru tam jest po prostu takim dodatkiem, który sprawia, że jest bardziej uniwersalny, że w różnych częściach globu to zrozumiemy. No bo tak no problem tak naprawdę, no, życia po śmierci i w ogóle straty najbliższych, no, to dotyka każdego z nas i to jest po prostu super i tutaj Bruckner rzeczywiście no, świetnie to rozpisał, e, że my po prostu, no, to czujemy, ja po prostu wchodzę no, w pełni w to, co tam się dzieje. No i tak ten film jest rzeczywiście jakby, no, świetnie jakby tym tym operują i, i pokazują jakby, jak to wygląda. Pod ten względem no, Nocny jest jakby dużo lepszy, bo tutaj akurat końcówka jakby totalnie robi ten film i w ogóle też ostatnia scena tego filmu jest jakby tak mocna i tak otwarta do interpretacji, że no, jakby każdy może jakby zupełnie coś innego wyciągnąć. Ale to nie jakby nie chce zdradzać, ale jakby chodzi o to, że jest bardzo super dobrze przemyślane, e, te, jakby rozpisane scenariuszowo. Więc jakby no, to na mnie zrobiło piorujące wrażenie. Nie bym powiedział, że w ogóle ciężko jest dobrze zakończyć horror, a domnocny jest naprawdę świetnie zakończony. I w sumie te, teraz, słuchając tego, co mówisz o rytuale, to wychodzi na to, że Bruckner, tak? tak? Sam się dużo nauczył ze swoich poprzednich filmów, ponieważ my jakby wiemy, że. Coś się dzieje, jest jakiś demon w domu nocnym, ale jego pojawienie się, bądź też nie, jest właśnie tak przygotowane, że do samego końca ten film trzyma po prostu w absolutnym napięciu. Ja siedziałem na, na skraju fotela po prostu. No i to wszystko jest dopalane cudownym aktorstwem Rebecca Hall, która wybitnie się sprawdziła w tej roli. Ty, Julio, oglądałaś? Nie, dom nocny? nie widziałem wam... żadnego z tych filmów, dlatego tak się bardziej przysłuchuję niż... To dom nocny, bo o Janku wiedziałem, że nie, nie miał okazji oglądać, to bardzo wam możemy chyba we dwóch spokojnie tak, tak. polecić. Dom nocny, jak tylko się gdzieś pojawi na tym amerykańskim iTunesie. Albo na czy... polskim. Albo na polskim. <laughs> Dla odmiany. Chciałbym trochę złotówek powydawać, nie tylko dolary. czy znaczy, wiesz, ja mam, ja mam generalnie ten problem, że... Kurczę, bo ja najwięcej filmów, jeśli oglądam w domu, to oglądam z żoną. A moja żona nie przepada za horrorami, więc tak ciężko mi czasami, wiesz, jakby namówić do sensu. No, tak samo, właśnie z tym ee, w lesie dziś nie zaśnie nikt. Nie? Jak powiedziałem, o, słuchaj, no, będziemy oglądać drugą część, będziemy mówić, ona kupi film, drugi, druga część tego głupiego filmu, nie. E, więc, ale to może jakoś sobie obejrzę po prostu przy okazji. Może zacytuj, Michała, że jest taki dobry, obyczajowy, humanistyczny film, który chciałbyś obejrzeć. Aha. No tak, a potem wiesz, będę spać na kanapie, nie? <noise> ale przynajmniej, będziesz... bo... Kanapę okupuje pies. Tam. Ja ci powiem tak, bo on naprawdę trzeba bardzo mocno w napięciu. My z Kajetanem Wyżykowskim, który też jest tutaj gościem czasami w odcinkach, bardzo lubimy horrory, ale no na tym filmie po prostu siedzieliśmy naprawdę tacy, no cały czas w napięciu. Mhm. Więc i, i to było dla nas super. W sensie bardzo lubimy właśnie to, że kino nadal nas potrafi zaskoczyć. Mimo, że oglądaliśmy właśnie tych produkcji już dużo, to nadal są właśnie tego typu perełki, że, no, że wgniatają rzeczywiście nadal fotografy. Ja czasem myślę, że już nie jestem w stanie. Tak, siedzieć w napięciu na horrorze, w na horrorze. Już bardziej bym siedział w napięciu na jakimś dobrym dramacie obyczajowym i przychodzi taki właśnie dom nocny, który pokazuje, nie no, tak, można siedzieć na napięciu. No ale na właśnie horror... dlatego, że jest I Znowu latów, tak, no. wracamy, z, mm -hmm. z, z, robimy pełne koło. No, właśnie powiedziałem, że na dramacie obyczajowym i w, w domu nocnym jest bardzo dużo dramatu obyczajowego, więc no, ja w ogóle mam uczucie, że jeżeli się przejmujemy postaciami, to. To, to już. To już ktoś osiągnął swój cel i, i wtedy ktoś może założyć pancerz i, i latać po, po niebie. Może to być horror, może to być cokolwiek. Przyjmiemy to, póki się przyjmujemy bohaterami. Jeżeli nie będziemy się przyjmowali postacią, to cała reszta też nas na pewno nie Bo Ja mam coś kupi. takiego, że jeśli chodzi o gatunek horroru, to zawsze najbardziej lubiłem slashery dlatego, że wiesz, że ja po prostu jak już... W określonym jest, celu oglądasz. Dla mnie to jest taki, wiesz, realny strach, że faktycznie w życiu prawdziwym może się trafić, że jakiegoś typowi odwali i zacznie latać się siekierą i mordować wiesz, ludzi w bloku, nie? No <grym> i z ciekierą. ludzką twarzą, naciągniętą na twarz oczywiście. No do, na przykład. Do... Wiem po prostu, że takie rzeczy <grym> mogą się zdarzyć faktycznie, bo świat jest wystarczająco porąbany, a tam jakaś, wiesz, przerażająca, nawiedzona lalka raczej mi się nie trafi. Więc ja tego typu horrory zawsze lubiłem. Na przykład, na przykład teraz bardzo czekam na kolejną część Krzyku, o której ostatnio pojawił się zwiastun. A Halloween? Bo to już też, zaraz mamy. Też, tak, Halloween. tak, tak. I ja to, to ten nowy jakby... Sequel reboot Halloween, mm -hmm. który teraz mam, mi się bardzo podoba. Ja, ja to kupuję, chociaż te Halloweeny zombie go również mi się podobały. Były cholernie realistyczne w pewnych, w pewnych względach. I ja właśnie na takie film, taki filmy czekam, chociaż fajnie, że polecacie ten, a to jak, tak jak mówicie. No, jeżeli będzie gdzieś dostępny, to ja sobie chętnie odpalę. I nawet jak, nie wiem, powiedzmy, żona wyjdzie gdzieś z koleżankami, to wtedy włączę i obejrzę. No. Warto. No dobrze, dobrze. Fajnie, fajnie. Zapiszę sobie na swojej liście kupki, kupce wstydu filmów, które muszę jeszcze obejrzeć i ich nie widzicie. To już jest hałda hańby chyba w tym momencie. No, no na przykład przy Michale, jeśli chodzi o filmy, które on obejrzał w tym roku, to jest w ogóle wiesz, ja tam pewnie, ja mogę liczyć w dziesiątkach, on liczy w setkach już w tym roku, więc Julia podoba. Pamiętam te czasy, pamiętam jak. Do, do, kiedyś do października jakiegoś tam roku obejrzałem, a to, był, to była klasa maturalna, więc nie było dobre połączenie, ale obejrzałem w klasie maturalnej 400 filmów do, do października. Do właśnie ja pierwsza to zacząłem. to u mnie już liczyć. jest gorzej. Ja zacząłem, raz <grym> zacząłem liczyć, ja mam 300 produkcji. Mam chyba 260, 270, ale w dużej mierze to są polskie. Bardzo w polskiej idę. Michał chodzi na wszystkie premiery, a ja oglądam polskie filmy. A co byś poleciła? Ja właśnie, tak jak mówiłem, mam traumę. I, i bym chciał się wyleczyć. Słuchaj, ogniem mieczem. <głynne> <głynne> ale dzisiaj nie Ostatnio jak byliśmy na urlopie, to tak przeglądałem, wiesz, siedzimy sobie w lesie i tak wieczorem, no może byśmy coś obejrzeli. Włączamy sobie Netflixa i tak ty, a może byśmy obejrzeli w końcu to ogniem mieczem. I w sensie, ja widziałem, <głynne> każdy widział, ale to wiesz, tak nie oglądało się od licramos, się nie oglądało się tam od gimnazjum. <głynne> <głynne> ok, <głynne jakby, jakby to był potop, to... Jakby <głynne> 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 to był potop, to mogło <głynne> być <głynne> w ramach promocji Sexy Five. Wiesz co, moja... No właśnie... Jak wracaliśmy sobie wtedy, wtedy z tego wyjazdu, tak wspomnieliśmy to, to wydarzenie, jakim było obejrzenie ogniem mieczem, i mówię: słuchaj, na zewnątrz wyjeździe oglądamy potop. Moja żona mówi, ale nie widziałam po to, ja jak, jak mogłeś się oglądać ale Potopu? Je... No przecież każdy oglądał Potopu. Ja mówię, co ty robiłaś w Wielkanoc zawsze? Nie? Słuchaj, potem ale ale przypomniałem, potop to jest dobry film, tak swoją tak, drogą. Tak, tak, Oczywiście. Bo... I potem przypomniało mi się właśnie to, co Michał mówi w Sexify, że tam jest i powiedziałem, jej, bo ona nie oglądała tego serialu, że tam jest taki odcinek, gdzie wszyscy bohaterowie są u swoich, w swoich domach rodzinnych na Wielkanoc i w każdym z tych domów leci potop. <laughs> Ja, to, ja po to bardzo dobrze wspominam. Pamiętam, że oglądałem po to, żeby nie czytać książki jakoś w liceum i byłem tak miło zaskoczony. Był ogniem i mieczem bardzo źle wspominam. Nie wiem, jak się ogląda no, teraz ogniem i to, mieczem. To nie jest to nie dobry film. No właśnie tak to, tak to pamiętam. Ja, nawet jak mówisz, że każdy oglądał. Ja nie obejrzałem w całości, nie, nie wytrwałem po prostu. No od razu jej tylko powiedziałem, że z Potopem będzie trochę większe wyzwanie czasowe, bo to jest jednak dość długi film. W telewizji zawsze przecież dwie części. A on jest długi, czy nam się zmieniło postrzeganie? I nie, skazy. on jest długi, on, on, jest długi, on 4 cztery godziny jakoś. A, okej, okay, czyli Liga Sprawiedliwości za Kastnajdera. Rozumiem. To, to jest taka trochę, trochę Liga Sprawiedliwości. <laughs> tylko trochę lepszy, lepszy poziom. Tak, to bardziej te, taki jeszcze monumentalizm, jeśli chodzi o lektury i dużo hajsu 4 dla Hoffmana. godziny, 48 minut. A, nie? to ale, pięć prawie. Ale to ja to wspominam w ogóle inaczej. To się tak dobrze oglądało, że nie powiedziałbym, że to jest 5 godzin. W ramach, że to jest dobry film, patrzę ocenę na film, bo ja Julia Palmowska 9 na 10 więc słuchaj. Z serduszkiem. No to, z serduszkiem, więc to jest wyznacznik. No to jest, jest rekomendacja. Ja, ja tak właśnie pamiętam, że byłem pod wielkim wrażeniem. To wiecie, oglądałem jak byłem w liceum, czyli bardziej wybuchy samochodów, te klimaty, nie? A, a tutaj. A tam konie, tam i wybuchy koni, wybuchają. po prostu. te Konie tam wybuchały po prostu w tym potopie. Nie, bo z kolei krzyżacy pamiętam, że byli ciężcy do obejrzenia, bo widziałem i krzyżaków i potop. I chyba najpierw krzyżaków widziałem, którzy byli trudni do przetrwania, ale łatwiej mi poszło. Niż... bo krzyżacy byli wcześniej w szkole. Był e, ta, więc pewnie po, dlatego oglądałem. Tak, to na pewno dyktowało. Potop jest chyba w liceu był był, rację. W liceum. E, tak, tak masz pełną rację i dokładnie to dyktowało kolejność filmów. Z jakiegoś powodu faktycznie oglądałem w tej kolejności w ogóle nie wiem czemu. I bardzo ciekawie e... przeszliśmy od horrorów do potopu i do krzyżaków. Słuchaj, ja wspominam czytanie krzyżaków jako odmianę horroru, horrorów, więc, e... <laughs> Dlatego chyba już krzyżacy nie są chyba lietle. są. Są znaczy, nadal? nadal? Ja nie wiem jak teraz jest, bo już od moj jakby... Ja jeszcze gimnazjum byłam, a teraz już nie ma gimnazjum. Bardzo wiele rzeczy się pozmieniało w kwestii a lektur. Ale ty miałeś jeszcze pod, yy, yy, krzyżaków, krzyżaków, tak. Krzyżacki tak. to podstołówka jeszcze było. Nie. nie. A ty nie byłeś w gimnazjum, ty jesteś. Byłem, byłem. no to no, ja pierwszy ty jesteś... rocznik. ty ja jesteś pierwszy... Czarnobyla? Tak, z, tak. Z, ja 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 jestem z Czarnobyl i pierwszy rocznik z gimnazjum. Tak. to a, a, połączyć okay, ze sobą. Okay. To, to ja miałem. I ty miałeś podstawówkę? Wy, tak mi się wy, albo Albo ostatnia klasa podstawówki, alp... albo początek No i tak nie, jest. Te, teraz było w pierwszej gimnazjum zwykle. To więc... ja też tak. To wspominam. I pamiętam, że liczyliśmy, ile stron dziennie musimy przeczytać, żeby się wyrobić. W końcu film obejrzałem. Nie akurat z tym skrzyżakami szybko poszło, powiem szczerze, że średnio mi jakoś film właśnie podszedł, ale miałam jeszcze taki żarcik, że żarcik kosmonaucik że jak y, Olga mówiła, że nigdy nie oglądała po, y, potopu, a ty się pytałeś, co, co w Wielkanoc. No to może ona zna chora oglądała, bo to są tak. tylko myślę, dwie możliwości. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że, yy... Wiele dziwnych filmów mógłbym powiedzieć, że moja żona w życiu obejrzała. Na pewno nie oglądała Znachora. No, nie wierzę w to. A zdziwisz się. Byłbym. Ona nie słucha tych, tych podcastów. E, ona słucha tylko jak ja, jak ja siedzę w pokoju i nagrywam. E, tak nie, naprawdę na Po tutaj do biura. Znachora to nie. To naprawdę myślę, że, że nie, bo ja chyba Znachora widziałem raz w życiu, więc zdziwiłbym się, gdyby ona. To jest zaskoczenie. Ja myślałem, że to jest bardzo Janowy film. Nie, znaczy wiesz co, oglądałem go dawno temu, więc nawet nie chcę się na jego Nawet temat Nie, wiesz, czy to jest Janowe ale się. może być. Słuchaj, może się okaże, że to jest Janowy po trzydzieści, to już tak. Ale w ogóle to tak się zmienia odbiór filmów. Ja miałem taki yy, okres totalnej ambicji właśnie w okolicy powiedzmy liceum, że po prostu wszystkie filmy o jakichś dramatach egzystencjalnych, o, o II wojnie światowej, wszystko i po prostu im ambitniej, tym lepiej. Był nawet taki moment, że gar, gardziłem wybuchającymi samochodami, co dzisiaj nie pojmuję, jak mogłem chociaż przez chwilę gardzić wybuchającymi samochodami. A teraz, teraz po prostu byle szrot pochłaniam w, w takich ilościach, jak tylko jest okazja i to, to mi daje tyle e, radości, że jak się... Z, 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 pamiętam, że był taki film Wyspa zwanym Magregorem i Scarlett Johansson. Michała Zatoki. Tak, dokładnie. I to był taki typowy Michał Zatoka, tam wybuchały rzeczy. Flara, powietrze wybuchała Tak, dokładnie. I ja wtedy byłem taki, że nie, jak w ogóle można poświęcić czas na takie kino. A teraz, jakby jeszcze raz puścili w wyspę w kinie, to bym był kurczę... Czyli, że by się no. bardzo dobrze sprzedała, jakby ktoś tak wpuścił po prostu kina teraz. I, I ludzie by się nawet nie skapnęli. No, Evan McGregor, Obi-Wan <grym> Kenobi i Scarlett i, Johansson. I Scar no. kiedyś Scarlett, to wiesz, tak była no, jakaś taka aktoreczka. Teraz. W zaklinaczu a, koni nie. grała w Czy ogóle. To co jest to jest nowy oglądało. film Disneya w ogóle? No, no a tutaj Obi-Wan Kenobi i Natasza Romanow, nie? Teraz, no. Swoją drogą będzie Obi-Wan Kenobi, bardzo czekam na serial. Ja serion. też, ja. A ostatnio czytałem taką ciekawostkę i sprawdziłem, to jest, to jest autentyk, więc teraz raczej nie wprowadzę was. O bracie? O bracie, który ma, jest pilotem i, w, Rawie. w Rawie i ma codename name Obitu, <laughs> na, na ho, hołd złożony swojemu bratu. Nie wiem, czy młodszemu, czy starszemu, nie, nie wiem kto tam. Ja też nie wiem. Starszy. Ale ostatnio to czytałem i to mnie po prostu zachwyciło. Najlepsze, że wyszliśmy do, do tego punktu z od, że... pytania, jaki film polecam Polski? <grystanie> Właśnie, to przepraszam, tak, rzeczywiście. Ja myślałem, że wyszliśmy tutaj od tego, co się ogląda na wielkanoc. Zapomniałem o pytaniu, które było. Właśnie, bo ja byłem. Wcześniej. Ja jak zwykle byłem tą świnią, która przerwała Julii wypowiedź, więc Julia, jaki film polecam? Zwykle Michał przerywa. <grystanie> No, odwrót jest, to my sobie przerywamy najczęściej z Michałem nawzajem. Ale ostatnio rozmawialiśmy, znaczy jak ten odcinek wychodzi, no to już kilka tygodni temu, rozmawialiśmy o Hyacyncie, który jest dostępny na Netflixie i myślę, że to jest warte uwagi. Za kilka miesięcy wychodzą Przecudowni Inni Ludzie Aleksandry Terpińskiej. Film, który gdzieś tam bardzo moje serce skradł, jeśli chodzi o festiwal w Gdyni tegoroczny. A jeśli chodzi o. Jakieś starsze rzeczy, to nie wiem, ja, ja zawsze polecam mowę ptaków na sprawdzenie żuławskiego jaką wytrzymałość, a ja teraz Ale, e, widzę jego To wzrok. jest, jest dobre też dla ciebie do obejrzenia Tomek, ponieważ e, parę scen było kręcone w naszych okolicach, w, w okolicy Ronda Wiatraczna. Tak? więc. E, tak, w mowie ptaków, tak? Tak, w mowie tak, ptaków. Ptak. Tak, Jan za każdym razem, jak przechodzi, to wysyła zdjęcie. Patrz, kwiaciarnia. <noise> Więc ja już mam tutaj kolekcję zdjęć kwieciarni z mowy ptaków. Tak, to jest kwieciarnia przy, tam, przy, gar, przy, przy grenadierów, przepraszam. Czasu no, tam, tam byłam. E, no, to znaczy mowy shout-out, w następnym odcinku dostaniemy kwiaty. Od nich. Dzięki <laughs> tak, bardzo. Mowa dziękuję. ptaków e, jest e, ciekawym filmem, to na pewno, więc jeżeli będziesz, to cały czas jest na Netflixie? Tak. Tak, to, to, to będzie tylko to dosyć długi film, to jest taki, wiesz, seans, który to dobrze żyjebanie, nie? Ale to ma się o swoje życie skończyć, jak się kończy seans? Czy... Nie masz ochotę. Nie, nie, nie. To mi się też kojarzy dużo no, często. To, ja to ciekawie, <grym> na co się ma ochotę po mowie ptaków. Ja nabrałam ochoty na, na rewatch wszystkich filmów żuławskiego i to zrobiłam wtedy. <grym> Więc jakby to yy, może na to. Może na to. Teraz wychodzi też taki, jest taki śmieszny case akurat filmu, bo teraz wychodzi powrót do tamtych dni za, za jakiś tam czas za kilka miesięcy. Taki film z Maciejem szturem o alkoholizmie o latach 90. i to jest film, który w Gdyni się nazywał jeszcze powrót do Legolandu i miało być fajna ciekawostka, że Legoland i takie urocze i nawiązanie do lat 90. Ale film się już tak nie nazywa i teraz ludziom się trochę myli czy to, Leg bo zapamiętali Legoland z mhm. opinii z Gdyni. A teraz mam jakiś taki tytuł, jak jakiś zmiana? melodramat. No, Bo... no się okazało że powiedziała, że. Słuchaj, no, nie, tak, nie, nie. nie. Tak. Mhm. tak. Ale to w sumie też ciekawe, że w ogóle wypuścili ten film bez pytania zawczasu. To też jest jakby zaskakujące w sumie tak, Od strony produkcyjnej tak naprawdę, że już nigdy nie był pod tym tytułem, skoro nie był oficjalnie stuprocentowo zatwierdzony. Ja tak? się zastanawiam, czy by mi przyszło do głowy, żeby spytać, chociaż już jestem wyczulony na tematy complianceowe, więc. E, wiesz co, bo tam jest problem, że po prostu Legoland to też jest nazwa własna. Tak. Więc tak, tak. o to chodzi tak naprawdę. Nie samo lego tylko samo, jako Legoland to też jest tak, no więc... to. Hmm. to jakby powiedzieli powrót do klockolandu, no to byłoby okej, hmm. wszyscy by wiedzieli o co chodzi, a tak to Ile Ale by brzmiało klapsi. gorzej klockoland, no tak z toaletą by się kojarzyło. Ale szczerze mówiąc, ja najbardziej czekałam na ten film właśnie ze względu na to, no kurde, ktoś wymyślił Legoland w tytule polskiego filmu, no to kurczę. Ale patrzcie, kiedy to jest miejsce na lokowanie produktu i taki powrót do Hula Kula na przykład, nie? Ja, ja myślę, że tutaj nie, nie wyczerpano możliwości na finansowanie produkcji tego filmu. Myślę, że jednak powrót do Hula Kula to trochę inne makro. Znaczy to za 20 to lat filmu. będziemy mogli nakręcić powrót do Hula Kula, myślę. Jeśli by się zgodzili, bo tutaj by, bo, ja, za 20 lat to będzie to potęga i mogą się nie no. zgodzić. Tak, to będzie taki polski Legoland. Kto wie. Ja nie mam polskiego filmu, który jakoś. Nie przychodzi mi do głowy żaden polski film, który bym teraz polecił. Ja może was zaskoczę, to teraz mi się przypomniało. to e, Pogoda na jutro. E, szturów e, dwóch. Nie Ojejku, wiem, oglądaliście. to jest stare. <grym> stare, tak. To, to jest takie dla Julii, to jest taki, wiesz, tak jak dla nas. Potop, a <grym> dla mnie to, to jest stare. Akurat te, te, mam wielki sentyment do obydwu szturów, <grym> więc <grym> akurat z nimi, jak tam trafiało <grym> mi się, to no i pamiętam, że w kinie byłem na Pogodzie na Jutro. Właśnie rozmawialiśmy. O, przepraszam. powiedzieć, że nawet jest to film, do którego wielokrotnie wróciłem. O, to jest trochę jak Jan, bo Jan często wraca do filmów. Ja bardzo lubię wracać do filmów. No. I, i, I często mamy takie dyskusje, że o, jakiś film nowy. I ja mówię, że nie, on tego nie oglądał. A ogląda, a ogląda Space Jam. Setny raz. O, I właśnie, właśnie teraz śmiemy. zobaczyłem, właśnie na, na polskim iTunesie jest już nowy Space Jam do, do, do obejrzenia. Jest! I nawet stwierdziłem... Ale to szybko. To dopiero tak, co tak, tak. szybko tak szybko ale to wiesz co on był, on był też od razu w Stanach no to był też w dystrybucji cyfrowej A, bo był tam mm -hmm. na, yy, na HBO Max yy, i nawet stwierdziłem że bym go sobie obejrzał chociaż Słyszałem głównie kiepskie opinie o tym filmie, no ale do, z, z szacunku do oryginału. Wiadomo, muszę, muszę no, jesteś Diehard fanem, szczerze mówiąc, tej serii, więc tak, z tego co tak, serii. Tak, tak. Teraz to to serii, teraz w Serii. Teraz ale... w serii? Tak. A, że mi pierwszy to tak. To... Ale w ogóle nie wpadłam jeszcze na dwa filmy, czy w ogóle na twórczynię, którą uwielbiam, jeśli chodzi o polskie kino, a rozmawialiśmy o horrorach, a to jest jedna z takich osób tworzących faktycznie kino gatunkowe ale i takie odjechane i metafizyczne w Polsce czyli Jagoda Szelc i jej jeden film jest dostępny na Netflixie chyba w tym momencie już nawet dwa bo wieża jasny dzień pierwszy film który jest moim zdaniem w ogóle jednym z najlepszych najbardziej zachwycających zapadających w pamięć polskich filmów ostatnich lat. On chyba też już wszedł na Netflixa, a od dłuższego czasu jest, jest tam też dostępny Monument, więc ja, ja bardzo polecam. Można się w takie perełki czasem zagłębić. Super, za polecenie. Są lokalne. W ogóle jakbyś był zainteresowany Tomek polskim kinem i takim, wiesz, takim lepszym polskim kinem, to ja polecam odsłuchać właśnie odcinek ostatni juli o Gdyni. I zeszłoroczny, czy przed dwóch lat o Gdyni też miałeś? Przed dwóch lat, lat też tak. odcinek o Gdyni, bo jest tam... Solowy miałeś Z Janem. Z Jan. No to też jest taki idealny moment na lokowanie produktu, po, tak, produktu, czyli oddzielny podcast Julii tylko o kinie polskim. A, Świe, tak. Świeżynka. Jest. Dwa tak? odcinki, czy tak? trzy, tak? Trzy, w tym momencie trzy. W tym momencie trzy wyszły. Julia stwierdziła, że E, już inna kultura, to już jest takie dno, że trzeba się powoli stąd wycofywać, więc, <laughs> e, więc już robi sobie, wiesz, toruje sobie drogę. Nie chcesz rozwadniać swojej sławy. Ja... Juka stwierdziła, że kocha polskie kino i chce mieć osobny podcast na gadanie o polskim kinie, ale myślałam, bo po odcinku od, o Gdyni rozmawialiśmy o platformie 35 mm i że jej nie, rzakry, nie zareklamowaliśmy w odcinku gdyńskim, a w Gdyni była ogłoszona, więc to też jest ciekawa rzecz i tam są takie stare filmy do pow... Wtarzanie. No z, mojej, z mojej perspektywy to w ogóle przedpotopowe. <śmuszczam> a słuchajcie, rozmawiamy o rekomendacjach, a też wspomnieliśmy, że będzie konkurs, więc pomyślałem, że możemy gładko przejść, ponieważ tak. wymyśliliśmy zaraz przed nagraniem. Wydaje mi się całkiem fajne zdanie konkursowe. Jak już rozmawialiśmy o horrorach, to byśmy chcieli, żebyście nam polecili jakieś horrory, których jest szansa, że nie oglądaliśmy, więc. To nie, jest, nie będzie najłatwiejsze, przynajmniej w przypadku Michała i, i mnie. Nie wiem, jak Julia, jak ty stoisz z horrorami tak generalnie. No generalnie bardzo dużo ich oglądam, więc to no, jest okay. trudno. No, okej, To i jeszcze może dla Jana, dla Jana może coś nowszego myślę wskazać i i trafić, znaczy, że nie Ja generalnie oglądam. nie wszystko widziałem, ale jakby w świadomości może u mnie istnieć po prostu. Więc, więc... Y tak widzę. Wy, wy, mam na, trzy następujące zestawy. Mam nadzieję, że y, nic się nie zmieni do czasu, aż y, ten y, odcinek e, trafi. Big Mac i średnie frytki. <laughs> tak, dokładnie. E, słuchajcie, byłyby następujące trzy zestawy książek. Byłaby książka Przeciszonek piekła Tomka Kaczmarka, Zodiak i genokracja od Magdy Kucenty, Cienie Nowego Orlanu Macieja Lewandowskiego i Dziewczyna Króla, która klasz od jakiegoś dziada. E, I mamy trzy takie zestawy do zgarnięcia. I nasze pytanie by było: jaki horror nam polecacie do obejrzenia? Zaskoczcie nas i też zaskoczcie rekomendacją, żebyśmy naprawdę poczuli: kurczę, muszę przekopać dark web, żeby tylko znaleźć ten VHS rip tego oto filmu i, i go obejrzeć. Do dyspozycji macie parę różnych miejsc, gdzie możecie zamieszczać komentarze, bo i na Facebooku, i na Instagramie, na Twitterze, na YouTubie. Nawet jak ktoś jest starej daty, to maila może wysłać, więc śmiało. Ja nawet nie wiem, jak się nazywa nasz mail. Dobrze, <grym> <grym> że ja wiem. Jest kontakt, kontakt kultura.pl, więc możecie, możecie wysyłać. E, tak. Śmiało, nie krępujcie się, macie trochę czasu. Jan nie gryzie. Tak, ja nie gryzę, podobno. E, więc e, zapraszamy Tomek. E, prześlemy też Tomkowi oczywiście wasze komentarze, żeby rzucił okiem. Jasna sprawa. E, no i tak jak mówiliśmy, przynajmniej jakaś jedna książka z autografem będzie. Postaramy się, no i jeszcze oczywiście obowiązkowy moment na lokowanie sponsora, e, czyli wydawnictwo Uroboros, które ufunduje te trzy zestawy książek do wygrania. Super. Zachęcamy do. Ja też? Tak. Tak. Dobra, to kończymy Tomek. Bardzo, bardzo, ale to bardzo ci dziękujemy za to, że wpadłeś. I ja tak. Polecę trochę czymś od siebie, że jestem. Może nie wyglądam, ale jestem naprawdę wzruszony, że udało nam się spotkać również z Tobą, ale przede wszystkim z Julią i z Michałem na żywo. Po dwóch latach. Szczególnie z Julią, bo pierwszy raz ją widzę, tak? Więc to, to jest taki dodatkowy, dodatkowy moment. Oczywiście z Michałem też, bo na żywo go nie widziałem też z ponad dwa lata. Bo widzieliśmy się dwa lata temu na festiwalu. Potem na jakimś pokazie i potem już się nie widzieliśmy. Tak, więc, więc super. Mam nadzieję, że jest to taki początek tego, żebyśmy się, no nie mówię przy każdym nagraniu, ale raz na jakiś czas faktycznie spotkali, nagrali. Mamy, mamy, mamy studio do, do wykorzystania, więc możemy to robić. Tomek, jeżeli będziesz chciał, to oczywiście Ciebie też zapraszamy. Dziękuję wszystkim słuchaczom. To był kolejny odcinek podcastu Inna Kultura. Do usłyszenia w następnym. Mam nadzieję, że również bardzo ciekawe. Do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie. Dzięki, do usłyszenia. Więc. Dzięki za zaproszenie.